imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas polecaj, Twojemu Synowi nas oddawaj. Królowo Polski, módl się za nami, Matko Miłosierdzia, módl się za nami, pocieszycielko strapionych, módl się za nami, wspomożenie wiernych, módl się za nami. Święty Stanisławie Kostko, patronie naszej parafii, módl się za nami, błogosławiony księży Jerzy, którego grób tutaj niedaleko spoczywa, módl się za nami, wszyscy święci, święte Boże, módlcie się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jeszcze raz witamy wszystkich naszych gości, witamy wszystkich Państwa, którzy się tak tutaj licznie zgromadzili. No chyba jest to naprawdę bardzo, bardzo dobry wynik. Witam jeszcze raz wszystkich widzów w realu24.pl. Zaczynamy. Najpierw się chciałbym odnieść nie bezpośrednio do tego wszystkiego, co się dzisiaj dzieje, ale do tego, co się działo 26 listopada w Slough, w klubie Gryf w Londynie. To bym prosił naszego szanownego Wojciecha Sumińskiego, żeby się odniósł. No cóż, Wojtku, wpuścili nas do tego Londynu, bo jesteśmy agentami rusko-chińsko-watykańskimi. Jak to skomentujesz? Przede wszystkim z całego serca dziękuję Państwu za to, że tutaj jesteście. Czasami są takie chwile, które są dla nas tak bardzo ważne, tak bardzo nas obchodzą i chciałoby się coś powiedzieć, ale brakuje odpowiednich słów. Dla mnie to jest właśnie taka chwila. Ta tutaj, podobna w Londynie, gdzie była podobna grupa ludzi. Proszę Państwa, no cóż można powiedzieć? Ja podpisałbym się po tym, co powiedział Marcin. Dla mnie jest to i w Londynie, i to tutaj niezwykłe wydarzenie. Być może jedne z moich ważniejszych wydarzeń w całym tym dorobku dziennikarskim. Być może jest to jakaś kulminacja, kulminacyjny moment. I tam w Londynie Polacy, przecież tacy sami jak my, pokazali, że to, co się dotyczy spraw naszego kraju, jest dla nich bardzo ważne, obchodzi ich. I także Państwo tutaj, wierzę w to głęboko, jestem o tym absolutnie przekonany, przyszliście tutaj, bo prawda Was obchodzi, bo jest dla Was ważna. I tak odbieram Państwa obecność tutaj, za którą jeszcze raz z całego serca Państwu dziękuję. Cóż, ja może przejdę, ponieważ do bieżących rzeczy, tak? Jak najbardziej. Proszę Państwa, takie grono, jakie dzisiaj tutaj jest na tej sali, ksiądz Stanisław Małkowski, który, co chciałbym podkreślić, przyjechał do nas na to spotkanie wprost ze szpitala po operacji. Być może ksiądz będzie musiał przerwać raz czy drugi to spotkanie. Dziś rano jeszcze wszystko wskazywało na to, że nie będzie tutaj z nami, ale jest. Pozostałe osoby, które tak zostały ładnie przedstawione, nie będę już zatem powtarzał, to jest rzeczywiście wydarzenie niezwykłe. Ja chyba nie marzyłem o tym, że kiedyś uda nam się spotkać w takim gronie. Ponieważ bardzo mi zależy, by każdy z tych gości mógł się wypowiedzieć, a każdy ma bardzo dużo do powiedzenia, a także abyście Państwo mogli zadać pytania, a te pytania wiem, że są często taką solą, są clue, bo to, o co Państwo pytacie, jest dla Państwa najważniejsze, więc spróbuję nie zajmować zbyt dużo czasu, opowiedzieć w skrócie to, co chciałbym Państwu powiedzieć, zaprezentować te dwie najnowsze książki, które są jakby kanwą tego spotkania, ale później spróbujemy pójść dalej, nie zatrzymywać się tylko na tych książkach, ale pójść także troszeczkę dalej, porozmawiać po prostu o prawdzie. Proszę Państwa, Niebezpieczne związki Sławomira Petelickiego. To jest ta książka, która ma dziś właśnie w tym miejscu oficjalną premierę. Nie pamiętam, kiedy to było, bo było to bardzo dawno temu, ale pamiętam, jakie na mnie wrażenie zrobiła historia nawróconego Łotra. Nie pamiętam, kiedy po raz pierwszy świadomie, już tak naprawdę ze zrozumieniem, wysłuchałem tej biblijnej historii, która mówi nam o tym, że bez względu na to, w jakim punkcie swojego życia jesteśmy, zawsze możemy zawrócić ze złej drogi, że jeżeli nasze życie nie było powodem do dumy, było powodem do wstydu, to nawet w ostatnim momencie swojego życia możemy to zmienić. Jak powiedziałem, nie pamiętam, kiedy to było, ale pamiętam to wrażenie, które uświadomiło mi, że nigdy nie jest za późno na odmianę. Przypomniałem sobie tę historię, kiedy razem z Tomkiem Budzyńskim, moim kolegą, który wspiera mnie,
anonimowo, no nie anonimowo, dlatego że o nim publicznie mówię, ale nie ma go na okładkach książek, w tych wielu ostatnich pracach, kiedy pracowaliśmy wspólnie nad książką o generale Sławomirze Petelickim. Zakładam, że Państwo nie znacie prawdziwej historii generała Sławomira Petelickiego. Zakładam, że u Państwa funkcjonuje taki skrót. Generał Petelicki równa się jednostka GROM. My często operujemy takimi skrótami, dlatego że nasze życie jest bardzo skomplikowane, dociera do nas 1000 informacji każdego dnia, używamy takich skrótów. Jednym z takich skrótów jest właśnie Petelicki równa się GROM. Jeżeli u Państwa taki skrót funkcjonuje, a nie ukrywam, że do niedawna funkcjonował u mnie, to chciałbym powiedzieć, że jest on nieprawdziwy. Jeżeli czytaliście Państwo kiedyś książki o polskim wywiadzie, PRL-owskim wywiadzie, jeżeli czytaliście książki takich osób jak generał Czempiński czy generał Petelicki, którzy opowiadali, jak polski wywiad świetnie sobie radził w Stanach Zjednoczonych, chciałbym Państwu powiedzieć, że to jest historia, te wszystkie książki, te wszystkie historie są nieprawdziwe. Skąd nasza pewność? Razem z Tomkiem Budzyńskim, pracując nad tą książką, dotarliśmy do dokumentów wcześniej nieznanych nikomu. Do dokumentów, które przez kilkadziesiąt lat były opatrzone klauzulą tajemnicy i najwyższej tajności. Były ukryte w zbiorze zastrzeżonym, a pokazywały prawdę o polskim wywiadzie, pokazywały prawdę o Czempińskim, generale Petelickim i o wielu, wielu innych. Dotarliśmy także do dokumentów prokuratury. Dokumentów prokuratury okręgowej w Warszawie, których przed nami nie oglądał nikt. Nawet w tej obecnej rzeczywistości prokuratura okręgowa w Warszawie odmówiła nam zapoznania się z tymi dokumentami. Nie odmówiła wprost. Dostaliśmy skany dokumentów, gdzie była na przykład taka informacja, że opis broni generała Petelickiego, po czym pusta kartka. Opis miejsca śmierci generała Petelickiego, po czym pusta kartka. I tak kartka po kartce. Innymi słowy, literalnie prokuratura z nas zakpiła. Ale nie poddaliśmy się, zgodnie z hasłem, które nam przyświeca, nigdy się nie poddawaj. Jak ja to mówię, poszliśmy do pewnego człowieka na wysokim stołku, którego przekonaliśmy, że chodzi nam o prawdę, że prawda nam przyświeca, że ta wiedza ukrywana przed państwem jest państwa własnością. I ten człowiek dziś mający władzę, nacisnął na podwładnych w prokuraturze okręgowej, nie nazwisko tego człowieka, powinno pozostać zgodnie z ustaleniami moją i jego tajemnicą, ale oczywiście jeżeli prokuratura okręgowa je ujawni, to będzie to sprawa prokuratury okręgowej. Ten człowiek nacisnął na prokuraturę okręgową, mówiąc językiem potocznym, nacisnął na prokuraturę okręgową w Warszawie i w ten oto sposób, jako pierwsi, poza nieliczną grupą prokuratorów, zapoznaliśmy się z dokumentami dotyczącymi śmierci generała Sławomira Petelickiego. W książce publikujemy je jako pierwsi. Kto będzie chciał z Państwa zapoznać się z tymi dokumentami? One są w książce Niebezpieczne związki Sławomira Petelickiego. Trzecie źródło informacji to przyjaciele, to ludzie, którzy znali generała Petelickiego, to ludzie z wywiadu, wreszcie pewne osoby, które pomagały nam z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Używam wielkiego skrótu. Generalnie rzecz biorąc, bardzo duża grupa ludzi pracowała, byście Państwo mogli poznać prawdę, prawdę, która zawarta jest w tej książce. Jak powstawała ta książka? Jak w ogóle do niej doszło? W roku 2012 dzwoni do mnie Agnieszka Petelicka, wdowa po generale Petelickim, mówiąc, że przeczytała książkę Z mocy bezprawia i uważa, że jej historia i męża jest równie tajemnicza i równie smutna jak to, co zostało zawarte w tej książce. Prosi o napisanie książki, o prawdziwej książki, o śmierci jej męża. Po kilku jednak miesiącach wycofuje się, mówi, że nie powinna taka książka powstać, tłumacząc, ja mam dzieci, proszę o tym pamiętać. Mija kilka lat. Wtedy jestem już z Tomkiem Budzyńskim, który tutaj siedzi obok, wspiera mnie swoimi działaniami, swoją wiedzą, swoimi możliwościami. W 2015 roku Agnieszka Petelicka powraca, mówiąc, jednak chcę, aby prawdziwa książka o nieznanych wątkach życia i śmierci mojego męża powstała, bo ta prawda, zakłamana historia mnie nurtuje. Ja chciałabym sama dowiedzieć się, jak było naprawdę. Mija kilka miesięcy i Agnieszka Petelicka znowu się wycofuje. Wtedy mówimy do niej, pani Agnieszko, jeżeli pani będzie chciała, by taka książka powstała, to powstanie, ale jeżeli pani nie będzie pewna, to proszę do nas więcej nie przychodzić. Bo jeżeli pani przyjdzie do nas raz jeszcze, to już na zasadzie poszły konie po betonie. Zrobimy tę książkę, bo my nie piszemy książek na zlecenie. My interesujemy się prawdą i być może dojdziemy do faktów, które pani się nie spodobają. Być może będą to historie, które dla pani będą przykre, smutne, porażające. Jeżeli pani będzie chciała, to proszę do nas przyjść, ale po raz trzeci się już nie zatrzymamy. I oto w listopadzie 2016 roku Agnieszka Petelicka dzwoni po raz kolejny, zaprasza nas na spotkanie, mówiąc, że wciąż ją to nurtuje i mimo obaw chce poznać prawdę. Zaprasza nas na opłatek jednostki GROM. Jedziemy.
zostajemy przedstawieni podwładnym generała Petelickiego. Agnieszka Petelicka mówi: koledzy, podwładni mojego męża, pomóżcie tym panom, oni chcą pokazać prawdę, jak to naprawdę było. Od tego momentu rozpoczynają się już bardzo intensywne nasze prace, ogłaszamy publicznie, wiedząc, że uderzyliśmy w stół i za chwilę nożyce się odezwą. I tak rzeczywiście było, bo znowu 3 miesiące i Agnieszka Petelicka mówi: zostawcie tę sprawę. Spotykamy się, Agnieszka Petelicka mówi: no cóż, panowie, ja sama już nie wiem, czy mój mąż zginął, został przez kogoś zamordowany, czy rzeczywiście miał depresję, bo i takie myśli chodzą mi po głowie. My pytamy: pani Agnieszko, ktoś z panią rozmawiał, ktoś panią nastraszył? Spuszczone oczy, minuta milczenia. W pewnym momencie padają te słowa, które kiedyś usłyszeliśmy już: ja mam dzieci. Powiedzieliśmy wtedy: pani Agnieszko, wszystko rozumiemy, ale od wielu miesięcy pracuje duża grupa ludzi już przy tej książce, my ogłosiliśmy to publicznie, nie możemy się teraz zatrzymać. Dobrze, panowie, róbcie, co uważacie za stosowne. Pokazuję państwu, jakie były kulisy powstania tej książki, a teraz w telegraficznym skrócie, bo jako się rzekło, chciałbym, żeby każdy z obecnych tutaj miał czas na wypowiedź, co w tej książce państwo znajdziecie. Jeżeli ktoś wierzył w to, co było napisane we wcześniejszych książkach generała Petelickiego, generała Czempińskiego i wielu innych tuzów, mówię to w cudzysłowie, polskiego, PRL-owskiego wywiadu, to będzie tą książką zszokowany. Generał Petelicki odnosi się do akowskiej tradycji swojego ojca, do tego, że to była rodzina, która zawsze szła pod prąd. Nic z tych rzeczy. Jeżeli cokolwiek wspólnego miał ojciec generała Petelickiego z Armią Krajową, to tyle, że został zrzucony tutaj na teren Polski z jednostką sowiecką, która miała zwalczać Armię Krajową. Od początku tak zwanej Polski Ludowej rodzina Petelickich to jest rodzina, która żyje, jest rodziną nomenklaturową. Niczego im nie brakuje. Mieszkanie na Mokotowie, potem luksusowe mieszkanie naprzeciwko łazienek, w otoczeniu generałów sowieckich, generałów Wojska Polskiego, w otoczeniu ludzi wywiadu. Jeżeli komuś w tamtym czasie czegoś nie brakowało, to właśnie takim ludziom. Sławomir Petelicki, młody Sławomir Petelicki chce iść na studia prawnicze, ale nie ma dość wiedzy i talentu. Nie zdaje egzaminu jak trzeba, ale od czego wpływowi protektorzy. Jednym skokiem przeskakuje całą konkurencję i trafia na studia prawnicze. Komis za komisem, niezdany egzamin za egzaminem, ale kolejni protektorzy torują drogę. Kończy te studia i wtedy myśli o tym, by iść do wywiadu. Ale jak tu iść do wywiadu, jeżeli nie zna się jednego słowa w języku angielskim? Zostaje skierowany na kurs MSW. 3 lata kończy ten kurs z ocenami 3 mniej, tam niewiele pełnych trójek. Zostaje wysłany, mając tak słabą znajomość języka angielskiego, do rezydentury pod przykryciem dyplomatycznym do Nowego Jorku. Tam ponosi porażkę za porażką, klęskę za klęską. Nie zna nawet dobrze angielskiego. Jak może odnosić sukcesy? Zakładam, że państwo w ogóle nie znaliście tej historii, bo przecież skąd mieliście ją znać? Już po kilku miesiącach jego przełożeni orientują się, że on nie orientuje się w grach operacyjnych, w tych kombinacjach operacyjnych. Ślą pisma do centrali, by może jednak rzeczywiście Petelicki wrócił, no ale padają wtedy zwrotne informacje, że on powinien zostać. Szybko rezydent się orientuje, że ma mocnych protektorów, więc pisze: no cóż, jest młody, rokujący, na razie sukcesów nie osiąga, ale może osiągnie. I tak 7 lat Sławomir Petelicki i wielu innych, podobnych do niego, ponosząc klęskę za klęską, siedzi sobie w tych Stanach Zjednoczonych. Kto z państwa będzie zainteresowany, zobaczy, jak działa polski wywiad. Jest tam taki opis na przykład historii, w której polscy wywiadowcy idą na spotkanie, mając za przeciwników najlepszą służbę kontrwywiadowczą świata, FBI, sprzęt nagrywający wielkości magnetofonu marki Grundig, taki kiedyś, kto państwa ma, powiedzmy, moje lata, to pamięta, jak wyglądał magnetofon marki Grundig. Gdy ten sprzęt nagrywający tej wielkości psuje się, proszą o to, by dostać z rezydentury kolejny, drugi. Nie dostają, bo drugiego nie ma. Tak to wyglądało, takimi metodami, takimi możliwościami technicznymi operował polski wywiad. Po 7 latach Amerykanie mają dość nawet tak skompromitowanego kadrowego oficera wywiadu, jakim był Petelicki. Zostaje dosłany do Polski, bo Amerykanie ujawniają, że jest szpiegiem. Ma trafić na rezydenturę w Londynie, ale Brytyjczycy wiedzą, że jest szpiegiem. Trafia zatem do Sztokholmu. Szwedzi w jakiś sposób się zgadzają. Tam Petelicki się kompromituje raz za razem. Kolejne kompromitacje. Pije, podczas jednej z awantur krzyczy, że jest polskim szpiegiem. Dekonspiruje się sam. Centrala wzywa go do Warszawy. Tam pada informacja: jeżeli jeszcze raz taka sytuacja będzie miała miejsce, będziesz karnie wezwany do Warszawy. I tak dochodzimy do roku 89. Wiele, wiele lat kompromitacji, praktycznie zero sukcesów, jakieś bardzo niewielkie sukcesy. I oto w roku 89 myśli, co robić ze swoim życiem, z resztą swojego życia. I przypomina sobie, że jako młody chłopiec siadał na kolanach niejakiemu Edwinowi Rozłubickiemu. Kim był Edwin Rozłubicki? Był kolegą ojca,
który razem z ojcem generała Petelickiego zwalczał Armię Krajową, zwalczał podziemie niepodległościowe. Sławomir Petelicki siadał mu na kolanach i słuchał opowieści, jak to wspaniałą jednostką jest jednostka powietrzno-desantowa. W PRL Edwin Rozubilski był człowiekiem, który kierował jednostką powietrzno-desantową w Krakowie. Zwykli żołnierze go kochali, dlatego że mimo podłej przeszłości miał rzeczywiście takie dobre ludzkie podejście do żołnierzy. Gdy któryś z nich ginął podczas skoków spadochronowych, on sam, a później kazał wszystkim swoim podwładnym wyskakiwać na spadochronie, by uczcić choćby szeregowego żołnierza. Innymi słowy, przeszłość podła, ale żołnierzem był dobry. I w roku 1982, gdy dochodzi do zajęcia polskiej ambasady w Bernie przez czterech Polaków, Szwajcarzy odbijają tę ambasadę, ale przy okazji zagarniają całe aktywa, całe dokumenty. Generał Kiszczak nakazuje zbudowanie takiej specjalnej jednostki, która mogłaby w tego typu sytuacjach działać. To zadanie zostaje przydzielone Edwinowi Rozubilskiemu, temu samemu, u którego mały Sławek Petelicki siadał na kolanach i słuchał opowieści o jednostkach powietrzno-desantowych. W roku 1989 Edwin Rozubilski jest już w stopniu generała, starszym człowiekiem, który ma świetnie skompletowane materiały, jak powinna wyglądać nowoczesna jednostka specjalna. I kiedy Petelicki przychodzi do niego pytając, co zrobić z resztą życia, ten mu pokazuje dokument opracowany przez siebie i daje mu ten dokument. Petelicki bierze ten dokument, można by rzec, kolejny prezent. Ktoś po raz kolejny zrobił za niego pracę, idzie z tym dokumentem do Krzysztofa Kozłowskiego, nowe MSW, rok 1990 i w ten oto sposób powstaje jednostka GROM. I tu się okazuje, że Petelicki jest we właściwym miejscu. Osiąga sukces za sukcesem. Kiedy dochodzi do przewrotu wojskowego na Haiti, Amerykanie odznaczają Petelickiego najwyższymi odznaczeniami, a jednostka GROM wynoszona jest pod niebiosa jako rzeczywiście profesjonalna, doskonała jednostka. Był absolutnie marnym, kadrowym oficerem wywiadu, ale doskonałym szefem jednostki GROM. Ale ta kariera trwa krótko, bo w roku 95 na skutek zawirowań po aferze Olina odchodzi z tej jednostki, wraca na moment w roku 97, ale wtedy koordynator do spraw służb specjalnych mówi do niego, że nie chce u siebie byłych esbeków. Petelicki mówi, że jakiś człowiek w brudnym swetrze nie będzie mi mówił, kim ja jestem i co mam robić. Znowu odchodzi z tej jednostki i znowu wchodzi do mętnego świata. Do świata, gdzie jest mnóstwo mrocznych, paraprzestępczych wręcz interesów. Znajduje zatrudnienie w spółce Polakła. To ta słynna spółka, która budowała Stadion Narodowy. Państwo wiecie doskonale, że ten stadion można było budować za część tej kwoty. W spółce Polakła mnoży się od oficerów wojskowych służb informacyjnych. Jego kolegą jest Duka Czeski, jego kolegą jest Leszek Miller, pracuje w firmie Ernest Young, no bo ma tak możnych kolegów, że dla takiej firmy to jest bardzo dobra rzecz, mieć takiego człowieka w swoich zasobach. Innymi słowy, Sławomir Petelicki płynie tym mętnym nurtem, nie wychodzi z okienka telewizora, wypowiada się o służbach specjalnych, ale też o kobiecej modzie. Także dziś mnóstwo osób tego typu w telewizji, które powiedzą Państwu na każdy temat, nie mając o niczym zielonego pojęcia. I tak to rzeczywiście wygląda. Codziennie okładki w tabloidach, jak nie Super Express to fakt, albo jakaś inna gazeta, staje się tak zwanym celebrytą, zarabia miliony, żyje w luksusie, niczego mu nie brakuje. I oto przychodzi rok 2010, 10 kwietnia i z tym człowiekiem dzieją się rzeczy niesamowite. Jego przyjaciele, do których dotarliśmy, opowiadają nam, że coś w nim narastało i to była ta kropla, która przekroczyła ramy kielicha. Sławomir Petelicki mówi, że to, co zrobiono ze Smoleńskiem, to jest zbrodnia, że Donald Tusk powinien odejść, że ci, którzy doprowadzili do śmierci całego dowództwa i pary prezydenckiej, to są ludzie, którzy powinni być postawieni przed sądem. Rozsyła SMS-a Donalda Tuska, według którego, jaka ma być narracja w sprawie Smoleńska, że jakoby generał Błasik wszedł do kokpitu pilotów i tam naciskał na Bogu ducha winnych tych pilotów, każąc im lądować w Smoleńsku. Wypowiada wojnę światu, któremu zawdzięcza wszystko i z którego wyrósł, a ten świat wypowiada wojnę jemu. Znika z ekranów telewizora, znika z tabloidów, zostaje wyrzucony z firmy Ernest Young, dlatego że był dobrym zasobem, gdy miał kolegę Duka Czeskiego i Millera. Gdy jest wrogiem tego podłego, zakłamanego świata, jest tylko obciążenie. Sławomir Petelicki mówi swoim przyjaciołom, że coś się wokół niego dzieje, nie rozstaje się z bronią, mówi, że gdyby coś mu się stało, niech pamiętają, że on na pewno nie popełni samobójstwa. Ma dobrą rodzinę, ma przyszłość, mimo że ten świat go wyrzucił go poza nawias, to jednak ma jakieś plany. Buduje z Amerykanami think tank dotyczący gazu łupkowego, ma wiele wspaniałych planów na przyszłość. Mówi także swoim przyjaciołom, jeżeli coś mi się stanie,
to ujawnione zostaną materiały, które zmiotą pół sceny politycznej. Na 6 tygodni przed śmiercią mówi o tym kilku osobom, że być może niedługo tak czy inaczej ujawni te materiały i mówi, zobaczycie, co się wtedy stanie. Nie dzieje się nic, bo 16 kwietnia 2012 roku cała Polska czeka na mecz Polska-Czechy. 16 milionów widzów obejrzy ten mecz. To jest niezwykłe wydarzenie. Państwo pamiętacie, jak narastała atmosfera przed Euro 2012, autostrady, stadiony i tak dalej. I to jest kulminacyjny moment. Czy Polska przejdzie do kolejnej fazy, czy nie przejdzie? I tego właśnie dnia Sławomir Petelicki zjeżdża na dół po wodę na obiad i tam ginie w miejscu, w którym nie ma monitoringu, jakoby strzelił sobie w głowę. Mógłbym tutaj Państwu bardzo dużo opowiadać, ale jest tyle wspaniałych postaci, które chciałbym, żeby powiedziały Państwu o różnych innych rzeczach. Dlatego w telegraficznym skrócie, proszę Państwa, nie wierzcie w to, że generał Petelicki popełni samobójstwo. Kto będzie zainteresowany, znajdzie w dokumentach, w książce, jak wyglądała prawda. Proszę Państwa, na broni Sławomira Petelickiego nie ma ani jednego świeżego odcisku palca, ani na spuście, ani na kurku, nigdzie. Jak to zatem możliwe, że jeżeli na miejscu zbrodni, tak to nazywamy świadomie, nie było nikogo poza Petelickim, jak to zatem możliwe, że na broni, z której jakoby padł strzał, nie ma ani jednego odcisku palca? Były robione ekspertyzy, kilkukrotne ekspertyzy, ten sam czas od momentu śmierci do momentu badań, ta sama temperatura, ta sama broń. Zawsze zostawały odciski palców. Piszemy o tym w książce. Zostawały dziesiątki odcisków palców. Pytaliśmy, jak to możliwe, że na tej broni nie ma odcisków palców. Prokuratura nie potrafiła nam tego wytłumaczyć, nie odpowiedziała też na wiele innych pytań. Wiele innych pytań zostaje bez odpowiedzi. Proszę Państwa, to jest jeden z bardzo wielu dowodów, wskazujących na to, że śmierć Sławomira Petelickiego nie była samobójstwem. Pisaliśmy niedawno z Tomkiem Budzyńskim, ja pisałem, Tomasz Budzyński mi pomagał, zeznawaliśmy w tej sprawie prokuraturze o śmierci Andrzeja Lepera. Być może Państwo pamiętacie, do jakiego absurdu doprowadzono tamtą śmierć. Człowiek jakoby miał założyć sobie pętlę na szyję, w momencie śmierci wyciera odciski palców z tej pętli. Przed nim wieczność, za chwilę spotka się z wiecznością, a jego największą troską jest wycieranie odcisków palca z pętli i z krzesła, z fotela, na które stanął, z krzesła, na którym stanął. Jeżeli biorąc tą frazę, jak gdyby kontynuując, to śmierć Sławomira Petelickiego była jeszcze bardziej absurdalna. Dlatego, że Sławomir Petelicki miał wytrzeć odciski palców po śmierci. Najpierw się zastrzelił, a potem wytarł odciski palców. Do tego prowadzi, jednoznacznie do tego prowadzi dokumentacja w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Bo jeżeli na broni nie było odcisków palców, a nie ma możliwości, by ich nie było, chyba że wytarł je ktoś trzeci. I jeżeli nie było tam nikogo, no to wniosek nasuwa się sam. Musiał to zrobić generał Petelicki, ale musiał to zrobić będąc martwy. Kto z Państwa będzie chciał poznać, jak się prowadzi w Polsce śledztwa, zachęcam do sięgnięcia po tę książkę, zobaczycie Państwo, do jakich to prowadzi absurdów. Może w toku odpowiedzi, toku pytań, dojdziemy do tego, dlaczego takie sprawy nie są rozwiązywane. Sprawa generała Papały, sprawa Andrzeja Lepera, sprawa Sławomira Petelickiego. Chciałbym, żebyście Państwo zapamiętali z tego, co powiedziałem tak w telegraficznym skrócie, że choć życie Sławomira Petelickiego było życiem w kłamstwie, życiem budowanym na potrzeby tak zwanego PR, to jednak ten człowiek 2 lata przed śmiercią nawrócił się, może nawet nie tyle odwrócił, co nawrócił, stanął w obronie prawdy i wszystko wskazuje na to, że za obronę tej prawdy poniósł śmierć. Chciałbym teraz przejść do drugiej historii w telegraficznym skrócie, bo myślę sobie, że siedzący obok mnie mój przyjaciel, który każe mi się nazywać Stasiem, choć często mam z tym problem, bo szacunek mój do księdza Stanisława jest tak wielki, że wciąż jeszcze trudno mi mówić do niego Stasiu, choć mnie namawia do tego przy każdej okazji. W przeciwieństwie do generała Sławomira Petelickiego, któremu wiele, wiele lat życia zeszło, by dojść do drogi prawdy, ale rzeczywiście wszedł na tą drogę i to jest wspaniałe. I to jest wspaniałe, że nawet po tylu latach życia w kłamstwie można było wrócić na drogę prawdy i bronić tej prawdy i za tę prawdę zginąć. Myślę, że za to generałowi Petelickiemu należy się szacunek. Proszę Państwa, ksiądz Stanisław Małkowski całe życie był człowiekiem prawdy. Pamiętam, że gdy przy grobie księdza Jerzego Popiełuszki położył mi dłoń na ramieniu, gdy tam się właśnie spotkaliśmy po raz pierwszy, ja z lat 80. zapamiętałem dwóch księży, dwóch przyjaciół, ksiądz Jerzy Popiełuszko i obok niego ksiądz Stanisław Małkowski. Dwóch takich
nierozłącznych przyjaciół. Jeden nagle ginie, drugi znika. Nie wiedzieliśmy dlaczego. Sądziliśmy, że to dla jego ochrony, że odesłano go gdzieś na bok, by nie spotkał go ten sam los co księdza Jerzego Popiełuszkę, bo takie były przecież plany. Proszę Państwa, kładzie mi tę dłoń w roku 2005 na ramieniu, idziemy na spacer. Spacerowaliśmy po cmentarzach, ale nie po to, by jak panowie z PO ustalać ustawy, tylko by rozmawiać o ważnych sprawach tego świata. Cmentarze mają to do siebie, że tam wszystkie ważne sprawy są jakby mniej ważne, zwłaszcza cmentarz Powązkowski, to Państwo wiecie. Obok bohaterów leżą zdrajcy, ludzie wielcy, znani wszystkim, obok nikt nie znani nikomu, ludzie mający dużo do powiedzenia i ci, którzy nic nie mieli do powiedzenia, tu wszyscy równi, równie milczący. Dlatego lubimy z księdzem Stanisławem chodzić na cmentarze i tam rozmawialiśmy o jego życiu, o księdzu Jerzym Popiełuszce. Proszę Państwa, wierzę w to głęboko, że skoro tu Państwo jesteście, wiecie, że ksiądz Stanisław jest człowiekiem prawdy. Ten Boży kapłan, ten dobry człowiek, który na pewno zaraz mnie będzie strofował, bo mówi, nie buduj mi pomników za życia. Rzeczywiście zasługuje na nie jeden pomnik i wierzę w to głęboko, że kiedyś takie pomniki będą stawiane. Mówię to świadomie, nie dlatego, by księdzu kadzić, bo tak jak ja nic nie chcę od księdza, tak on nic nie chce do mnie. Gdzieś tam się spotkaliśmy przy grobie księdza Jerzego Popiełuszki i wspieramy się od tamtej pory, idziemy razem. Ja poznawałem drogę tego Bożego kapłana, przyjaciela księdza Jerzego, którego całym skarbem jest to, co ma w niebie. Bo tak naprawdę na ziemi nie ma nic, ale ma wszystko. Jakim dla mnie zdumieniem było to, że ksiądz Staś nie ma parafii, w której mieszka, tylko mieszka kątem u swojej mamy, 96-letniej pani, która, nie wiem, co by było, gdyby nie było tego mieszkania, gdzie by się podział ksiądz Stanisław. Jakim dla mnie szokiem było, że ten bohater, który tyle razy w latach 80. był wzywany do SB, do Pałacu Mostowskich, gdzie każda wizyta w tym miejscu groziła aresztowaniem, gdzie był tak prześladowany, ileż w dokumentach, do których dotarłem, kryptonim Godot jest słów, zainspirować, że ksiądz Małkowski jest czynnym homoseksualistą, wytworzyć sytuację, że malwersuje pieniądze i niech kuria w to uwierzy, stworzyć sytuację, że jest chory psychicznie. Ileż w tych dokumentach jest tego typu inspiracji? Kto będzie zainteresowany? Zobaczycie Państwo, jak się pracuje nad niszczeniem reputacji człowieka. Ile pracy wielu, wielu oficerów SB i dziesiątek tajnych współpracowników. I to wszystko w latach 80. Wydaje się, że w roku 89 to się kończy, jest bohaterem. Nic się nie kończy. Został wysłany na Wólkę Węglową z zakazem głoszenia mszy świętej w archidiecezji warszawskiej i to trwa. Proszę Państwa, minął rok 89, umarł generał Czesław Kiszczak. W dokumentach znajduje, kto wpadł na pomysł, żeby księdza wysłać na Wólkę Węglową. Generał Kiszczak. A prymas ten pomysł zrealizował. Jakże szokujące połączenie. Dzięki agenturze umieszczonej w kościele. I mijają lata, nie ma już generała Kiszczaka, nie ma prymasa Glempa, a ksiądz Małkowski do dzisiaj odprawiam mszę na Wólce Węglowej z zakazem głoszenia mszy świętych w archidiecezji warszawskiej. Archidiecezja warszawska ma szerokie granice, bo kiedy byliśmy razem w Wielkiej Brytanii, jeden z księży, który nas zaprosił, patrzy w sufit, jakby zastanawiał się, czy nie zwali mu się na głowę, drugi lustruje czubki swoich butów, trzeci wyciera oczy i mówi ze łzami w oczach, nie będzie mszy, która miała być w Southampton, miała być w Londynie, miała być w Cambridge, nie będzie. Nie będzie też spotkań, dlatego że przyszło pismo z kurii, z archidiecezji, że księdzu nie wolno. Innymi słowy, jak dalekie są granice archidiecezji warszawskiej. Mógłbym tutaj bardzo dużo opowiadać o represjach, nie boję się tego słowa, jakie księdza Małkowskiego spotykały przez całe te lata wolnej Polski, przez te dziesiątki lat. Proszę Państwa, wielcy tego świata zamknęli przed nim drzwi, ale prości ludzie go kochają. Kiedy chodzę z księdzem Małkowskim od bramy cmentarnej, na Powązkach 1 sierpnia do pomnika Gloria Victis, tam gdzie leżą powstańcy warszawscy, 250 metrów. Zajmuje nam to 3-4 godziny, bo co i rusz podchodzą ludzie i proszą o błogosławieństwo. Mówią, kochamy księdza, jesteśmy z księdzem, ksiądz jest naszym bohaterem. Wielcy się odwrócili, ale nie wszyscy. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że ksiądz Stanisław przyjaźni się z Jarosławem Kaczyńskim. I Jarosławowi Kaczyńskiemu gotowy jest mówić prawdę i mówi prawdę, która nie zawsze się Jarosławowi Kaczyńskiemu podoba, ale na tym przecież polega przyjaźń, by mówić wprost w oczy, nawet jeżeli jest to prawda bolesna. Jarosław Kaczyński się na księdza Małkowskiego nie gniewa, bo ma wokół siebie mnóstwo pochlebców, ludzi, którzy czegoś od niego chcą, bo jest dziś najważniejszym politykiem w Polsce i każdy chce rozmawiać z Jarosławem Kaczyńskim, każdy by się chciał chętnie gdzieś tam pokazać, czegoś chcieć. Ksiądz Małkowski, jak idzie do Jarosława Kaczyńskiego, to by mówić o prawdzie, by domagać się prawdy, by rozmawiać po prostu po przyjacielsku. Jarosław Kaczyński ceni to, bo wie, że ksiądz Małkowski niczego od niego nie chce, że jest człowiekiem, który, jak ja czasami pytałem, księże, Stasiu, masz takich przyjaciół, przyjaźniłeś się z prezydentem Lechem,
przyjaźnij się z Jarosławem Kaczyńskim. Jedno twoje słowo i nie ma ci na tej Wólce Węglowej. Masz tyle pięknych miejsc i spokój, spokojne życie. A ksiądz mi odpowiada na to, czy komuś na tej ziemi zaszkodziła odrobina czyśćca. Taka jest odpowiedź. Proszę państwa, jeżeli ksiądz Staś ma wolny grosz, to co on z tym robi? Robi paczki dla więźniów. Jakim dla mnie szokiem było, gdy któregoś razu poprosił mnie, żebym jednym jego podopiecznym się zaopiekował, pomógł, znalazł mu pracę, poprosiłem swojego przyjaciela, on mu znalazł pracę, miał uprawnienia kierowcy. Wtedy dopiero dowiedziałem się, że ksiądz opiekuje się kilkuset więźniami, którymi często nie opiekuje się nikt. Ludzie opuszczają zakład karny, chcą drugiej szansy, ale nie mają szansy, nie mają domu, nie mają gdzie się zwrócić. Jest ksiądz, u którego mogą się zatrzymać, zjeść obiad. Jeden z takich ludzi napadł na księdza, pobił go bardzo boleśnie. Ksiądz do mnie dzwoni, 22, co mam robić, Wojtku? Ja mówię, jak to co robić? Przyłożył księdzu nóż do gardła, pobił księdza, zabrał pieniądze mamy. Ksiądz pyta, co robić? No tak, ale wiesz co, jak ja zadzwonię, to policja złapie tego biedaka i on pójdzie do więzienia, a ci recydywiści mnie kochają i wiesz, może zrobią mu krzywdę. Ja mówię, proszę księdza, raz w życiu niechby ksiądz pomyślał o sobie. Ja mógłbym tak godzinami opowiadać o księdzu Stanisławie Małkowskim. Mam wrażenie, że jego historia jest historią, która kiedyś będzie opowiadana przed tysiącami, może milionami. Pamiętam, jak w lipcu tego roku, już kończę, bo miałem krótko, w lipcu tego roku... Pilnujmy czasu, tak. W lipcu tego roku ksiądz napisał felieton Ojcu Dolindo. Kapłanie, który w tej chwili jest w drodze do beatyfikacji, który też przez wiele lat miał zakaz odprawiania mszy świętej. Ksiądz napisał piękny felieton, a ja myślałem sobie, że ktoś kiedyś taki felieton napisze o księdzu Stanisławie Małkowskim. Proszę państwa, ja już rzeczywiście kończę. Wiem, że zbyt dużo mówię, zbyt długo mówię. Jeżeli będzie czas na pytania, będą pytania, to mam nadzieję, że rozwiniemy to w toku pytań. Ja bym w tej chwili poprosił państwa o wysłuchanie, może kilku zdaniach jeszcze, zanim przejdziemy do księdza Stasia, do innych postaci bardzo ważnych, o których chciałbym dzisiaj porozmawiać, o postaciach prawdy, walczących o prawdę, będących synonimami prawdy, by jeszcze parę zdań o historii generała Petelickiego, o naszej wspólnej pracy opowiedział człowiek, który bardzo rzadko występuje publicznie, bo nie jest domeną służb specjalnych występować publicznie, czyli Tomek Budzyński. Zapraszamy, Tomasz Budzyński. Jeszcze zanim oddam tutaj mikrofon, a już pan ma, przypominam, że jesteśmy na żywo, zapraszam do komentowania, udostępniania, lajkowania, przebijmy się przez ten lewicowy bełkot w sieci. Przypominam także o zadawaniu pytań, jeżeli chcą państwo zadać pytanie naszym tutaj szanownym, zgromadzonym gościom. Marysia chodzi z karteczkami, wystarczy podnieść rękę, Marysia podejdzie. O, tu już się pojawiają jeszcze dłonie w górze i można zapisać pytanie i zadamy je później. Zapraszam o zabranie głosu Tomasza Budzyńskiego odnośnie niebezpiecznych związków z Sławomira Petelickiego. Halo? Dobry wieczór państwu. Ja myślę, że mój taki monolog, opowieść o tym, jak pisana była książka, nie ma takiego większego sensu. Ja wolę jednak taką bezpośrednią, bezpośredni kontakt z państwem i jeśli Wojtek by przewidział taką sytuację, to może poprosiłbym o pytania, bo wydaje mi się, że najlepiej jest chyba rozmawiać bezpośrednio z państwem. To może ja zadam pierwsze do pytań, przejdziemy sobie później, tak? Drogi panie majorze, z jak dużą dozą prawdopodobieństwa możemy stwierdzić, że świętej pamięci Sławomir Petelicki został zamordowany? To znaczy powiem tak, analiza dokumentacji prokuratury nie odpowiada na żadne pytanie. Wszystkie ekspertyzy, do których miałem dostęp, a wydaje mi się, że miałem do wszystkich, były tam jeszcze jakieś uzupełnienia, ale to już nie były na tyle istotne, aby je tutaj omawiać. Generalnie są pisane jakby pod pewną tezę. One uzasadniają oczywiście tezę przyjętą przez prokuraturę, że generał Sławomir Petelicki popełnił samobójstwo, ale sformułowania w nich użyte, nie wiem, czy z ostrożności przez biegłych, czy z takiej, powiedzmy sobie, z takiego sprytu procesowego, powodują to, że równie dobrze można odwrócić to pytanie, znaczy pytanie, tezę i odpowiedź, czy Sławomir Petelicki został zamordowany,
po analizie tych ekspertyz jest tak samo prawdopodobne, jak i samobójstwo, więc znaczy jak i wersja prokuratury o samobójstwie. Ja uważam, że tutaj prokuratura wykazała się za małą wnikliwością. Tak jak w przypadku Andrzeja Lepera, nie rozpatrywano wszystkich innych kwestii zewnętrznych mogących mieć wpływ na to. Na decyzję, czy na przebieg zdarzeń, tak bym to powiedział, bo przecież nie wiemy, czy było to samobójstwo, czy było to morderstwo. Według mnie, znaczy zabójstwo, według mnie było to zabójstwo, ale po tylu latach powrót do pewnych, odświeżenie pewnych zagadnień nie jest możliwe. Możemy tylko teoretyzować na materiale, który tak faktycznie mamy w postaci dokumentacji z prowadzonego śledztwa. Jeszcze jedno pytanie, drogi panie majorze, mam tak, ja pamiętam ten dzień, tutaj jak Wojciech powiedział, mecz, słynny mecz Polska-Czechy, chyba drugi albo trzeci news w wiadomościach, to jeszcze były rządy Platformy PSL-u. No właśnie, czy śledztwo odnośnie tak ważnej postaci, odnośnie twórcy tak ważnej jednostki, jakim był Grom, tak ceniony dowódca, tak, generał Sławomir Petelicki, czy to śledztwo nie powinien badać kontrwywiad, a nie prokuratura i na jakim etapie w ogóle mamy w tej chwili służby, czy w ogóle mamy służby w Polsce? Zacznę od końca. Służby oczywiście mamy. A jaki poziom i jaki reprezentują, to już trudno mi to oceniać. Ja poza służbami jestem od 10 lat. No, znam tylko powiedzmy pewne rzeczy z doniesień prasowych, ewentualnie z nieformalnych spotkań z kolegami. I już nie chciałbym się tutaj oceniać, wypowiadać, bo naprawdę po 10 latach to jest bardzo trudno. Po 10 latach na zewnątrz. Natomiast tutaj zadał pan ten pierwszy człon pytania, czy powinien kontrwywiad. O tym decyduje przede wszystkim prokurator. Jeśli prokurator uznaje, że nie ma takiej potrzeby, a decydenci wyżej, prawda, no bo ktoś zawsze nad prokuratorem okręgowym stoi, prokurator krajowy czy minister sprawiedliwości, no skoro uznali, że nie ma takiej potrzeby, w związku z tym kontrwywiad tego nie prowadził. Według mnie powinna być powołana jakaś specjalna grupa z udziałem, tak jak w przypadku generała Papały, prawda, gdzie byli wtedy jeszcze był UOP, nie ABW, więc w skład tej grupy wchodzili policjanci i funkcjonariusze Urzędu Ochrony Państwa. Natomiast tutaj z jakichś tam powodów takiej grupy nie powołano. Cały czas jakby mówimy o tej zagadkowej śmierci, przez te 8 lat rządów Platformy i PSL-u powstał taki niecodzienny termin, czyli seryjny samobójca. Zawsze tak samo było ze świętej pamięci Andrzejem Leperem, tych śmierci także po Smoleńsku było bardzo, bardzo wiele, czyli ktoś tam wychodzi sobie, nie wiem, po ziemniaki dziwnym trafem się powiesił, tak, no wiadomo, albo sobie strzelił z prawej ręki, mimo tego, że był leworęczny. I zawsze się to działo w piątek, wiadomo, że sekcja zwłok była w poniedziałek, czyli już wszelkie możliwe substancje z organizmu najprawdopodobniej wyparowały. No właśnie, pytanie, czy teraz tego już nie widzimy? Pytanie, gdzie uciekł ten seryjny samobójca i komu mogło zależeć właśnie, by zlikwidować Sławomira Petelickiego i dlaczego? Czy wiele jest takich tez, na przykład ten słynny SMS z 10 kwietnia 2010 roku do polityków Platformy Obywatelskiej? Nie sądzę, żeby to akurat miało wpływ. Tutaj musiały zajść poważniejsze zdarzenia i no powiem szczerze, jakoś nie bardzo jestem w stanie to uwierzyć. Jeśli decyzja o likwidacji takiego człowieka tego kalibru musiała być podjęta na znacznie wyższych szczeblach decyzyjnych niż politycy w Polsce. Także ja nie będę tutaj konfabulował i udawał, że wiem, że mam jakiś ślad i tak dalej, ale nie jestem w stanie w to uwierzyć. Drobne problemy techniczne. Jeszcze mam ostatnie pytanie do pana majora. Oczywiście potem oddamy głos naszej publiczności, więc bardzo bym prosił o bezpośrednie zadawanie pytań do naszego szanownego gościa. Pojawił się taki termin, między innymi widzieliśmy ten termin w towarzyszu generale Grzegorza Brauna o generale Jaruzelskim, złote dzieci, czyli różni generałowie, admiralicja, wojskowi, agentura, WSI, która była
jest chyba w dalszym ciągu decyzyjna i jakby prowadzi Wojsko Polskie i tak dalej, policję, służby. No właśnie, czy te złote dzieci tak zwane, wyznaczone przez Kiszczaka Jaruzelskiego, mają jeszcze tak duży wpływ na polskie służby i na przykład polskie wojsko? Na polskie służby cywilne raczej nie. Natomiast jeśli chodzi o służby wojskowe, myślę, że tutaj pod kierownictwem ludzi pana Macierewicza, ministra Macierewicza nie, natomiast jeśli chodzi o wojsko, uważam, że bardzo duży wpływ mają. Dobrze, to ja proponuję w tej chwili przejść do następnej części. Musimy tutaj dozować czas. To był oczywiście Tomasz Budzyński. Wielkie brawa, bardzo serdecznie dziękujemy. Wracamy do książki Ksiądz. Prosimy teraz o zabranie głosu i takie swoje osobiste refleksje księdza Stanisława Małkowskiego. Bardzo serdecznie proszę o zabranie głosu księdza Stanisława. Wdzięczny jestem Wojciechowi Szumilskiemu za przyjaźń, za cały jego wspaniały dorobek. Dlatego, gdy poznałem go w roku 1925, przy grobie księdza Jerzego, czuję się w tym sensie prowadzony przez tę wiedzę i dociekliwość dziennikarza śledczego, którą przejawia jako poszukiwacz prawdy, w pewnej odwadze konsekwencji, które mogłyby go spotkać, być może nadal jego postawa pociąga sobie jakieś zagrożenie, bo zabójcy ofiar seryjnego samobójcy w Polsce są pod ochroną w dalszym ciągu, mimo dużych zmian, które w Polsce nastąpiły. I ci, którzy fałszują prawdę, mają tym swój cel i mają poparcie szerokie, którego można się domyśleć, albo nieznane, które przeniknąć być może zdołamy w przyszłym czasie. To samo z osobą księdza Jerzego. Dotychczas w świadomości powszechnej jest w pewnej mierze utrwalone kłamstwo zawarte w procesie toruńskim. Oto rzekomo ksiądz Jerzy został zamęczony w nocy 19-20 października 1984 roku przez tych, którzy go porwali. Świadkiem tego porwania i pewnych wstępnych działań przeciwko księdzu Jerzemu, w początku męczenia go, aż do rychło zadanej mu śmierci, był przyjaciel, rzekomy przyjaciel księdza Jerzego, Waldemar Chrostowski, jego kierowca, który przez swój bohaterski skok z pędzącego samochodu i uwolnienie się z kajdanek i poinformowanie kogo trzeba o tym, co dzieje się z księdzem Jerzym, przez pewien czas cieszył się opinią bohatera. I to kłamstwo dalej w pewnej mierze trwa w świadomości powszechnej, nie wyłączając niektórych moich kolegów księży. Natomiast próba poszukiwania prawdy, kto naprawdę zabił księdza Jerzego, zresztą ta pierwsza książka księdza Wojciecha Sumlińskiego mnie bardzo do niego zbliżyła, treść tej książki. Również od właśnie pierwszych chwil po wiadomości, którą otrzymałem, przeczuwając zresztą, że ksiądz Jerzy nie po to został porwany, aby go wypuścić, ale po to, żeby go zabić. Dlatego czułem, że kłamstwo otacza tutaj pewnym poczuciem bezpieczeństwa faktycznych sprawców i mocodawców zamordowania księdza Jerzego, podczas gdy pewną karę ponieśli, łagodzoną zresztą dwukrotnie i odbywaną w warunkach dosyć pomyślnych,
ci, którzy księdza Jerzego porwali, a następnie przekazali innej ekipie, która kilka dni później, 25 października, księdza Jerzego zamęczyła po torturach i bo być może próbie zmuszenia go do pewnych form współpracy. No, co ksiądz Jerzy, człowiek o niezwykłej odwadze, charakterze, wierności, prawdzie, Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie, sobie, swojemu sumieniu, swojej godności, przy dosyć wątłej postawie, by to człowiek chorowity, nie wyglądał na takiego siłacza ducha, jakim faktycznie był i się okazał. No, to ten człowiek nie poszedł na współpracę i dlatego został zamęczony, dał świadectwo wiary do końca. Zresztą w procesie beatyfikacyjnym, jakkolwiek on był prowadzony, uznano, że ofiara księdza Jerzego była, jest męczeństwem za wiarę. Podobnie w procesie kanonizacyjnym, który trwa i można spodziewać się, że będzie pomyślnie zakończony, tym bardziej, że jest argument cudu potwierdzonego przez szereg badań. Wiele cudów zawsze na księdza Jerzego się stało, one są notowane, świadkowie składają pewne zeznania w tej sprawie, ale nie było dotychczas tak mocnych dowodów, że coś zupełnie nieprawdopodobnego, zrobienie człowieka umierającego za przyczyną księdza Jerzego się dokonał w sposób radykalny, choroba nie wróciła, ten człowiek żyje. Odbywał pielgrzymki do grobu księdza Jerzego, dziękował mu za dar ocalenia życia. I to, że morderstwo księdza Jerzego jest otoczone pewną warstwą kłamstwa i przemilczeń, jest też dla nas wyzwaniem, aby w ślad za wyjaśnianiem morderstw dokonanych na Sławomirze Petelickim, w Andrzeju Leperze, czy wielu innych, nie wykluczając księży, zamordowanych w 1989 roku. Trzy przypadki są bardzo znane, ale więcej było księży, którzy w dziwnych okolicznościach wówczas zginęli. Dlaczego nie ma woli ani ze strony kościelnej, ani ze strony państwowej w tej chwili, żeby te sprawy, a przede wszystkim mam na myśli sprawę księdza Jerzego Popiełuszki, wyjaśnić, ukazać w świetle prawdy, jakie osoby dokonały tej zbrodni, czy to fizycznie, czy poprzez polecenie, poprzez krycie sprawców, poprzez zorganizowanie całej tej makabrycznej drogi męczeńskiej księdza Jerzego, która trwa kilka dni, a nie parę godzin. I ta moja znajomość z księdzem Jerzym, która jeszcze sięgała czasów kleryckich, przyszedł do seminarium jako kleryk otoczony pewną taką aurą opinii człowieka z charakterem, który umiał w czasie służby wojskowej zachować wierność Kościołowi, swojemu kapłaństwu, swojemu sumieniu, znosił różne represje, prześladowania, a więc już z taką opinią księdza Jerzego się w seminarium spotkałem. Pewne kontakty kleryckie były, natomiast później, gdy on otrzymał święcenia kapłańskie, a po nim ja, chociaż wiekiem jestem starszy, ale święcenia kapłańskie dostałem dwa lata później, w 1974 roku, on mnie jakby prosił o pewną formę współpracy, zwłaszcza gdy chodzi o obronę życia dzieci poczętych. Jako duszpasterz średniego personelu służby zdrowia i duszpasterz studentów medycyny przygotowywał pewne spotkania właśnie na temat życia i prawa do życia dzieci poczętych i w ogóle prawa do życia ludzkiego, od poczęcia po naturalną śmierć, ponieważ ja już od pewnego czasu zajmowałem się sprawą obrony życia dzieci poczętych. Ksiądz Jerzy parokrotnie prosił mnie o prelekcję na ten temat. To był początek współpracy między nami, która później trwała, gdy pracował przy Kościele Świętej Anny, później, gdy znalazł się jako rezydent parafii św. Stanisława Kostki, któregoś razu odwiedzam go,
I on mnie pyta, był to początek lipca 1983 roku, czy nie zechciałbyś wspomagać tutaj mnie, czy w ogóle księży, pracy parafialnej w czasie wakacji, no masz pogrzeby na Wólce, ale przecież czy to wieczorami, czy w niedzielę, czy w święta, na pewno czasu trochę byś znalazł. Ja bym bardzo chętnie. No ja zapytam księdza Pratyna Boguckiego, czy zatwierdzi tę moją prośbę i twoją zgodę. Prat Bogucki powiedział tak, ależ proszę bardzo, i stąd ta współpraca bardzo bliska, z której powstała przyjaźń, trwała do śmierci księdza Jerzego, nawet później, bo po śmierci księdza Jerzego coraz więcej było pracy, byliśmy w konfesjonale u świętego Stanisława Kostki i ja bardzo chętnie się te prace parafialne włączałem, bo ciągle czując obecność księdza Jerzego, który daje mi odczuć swoją pomoc, swoją przyjaźń, swoje wstawiennictwo i za to jestem jemu, Bogu przede wszystkim, ale również księdzu Jerzemu serdecznie wdzięczny. Proszę księdza, prosiłbym trochę bliżej mikrofon ust, bo chyba nie do końca słychać wszystko. Ja nie zrozumiałem. Tak, trochę bliżej ust mikrofon. Czyli jeżeli przyjaźń raz powstanie, to ona trwa, nie kończy się z chwilą przejścia z doczesności do wieczności, czy to jednej, czy drugiej osoby, czy trzeciej. Dlatego mam prawo nazywać księdza Jerzego przyjacielem, a on mi daje znaki swojej przyjaźni. Zresztą czuję też jego obecność tutaj, choćby z tego powodu, że jesteśmy w parafii, której pracował bardzo blisko jego grobu. Mam takie jeszcze jedno pytanie, niezwiązane bezpośrednio ze sprawą, ale muszę zadać to pytanie, nasi widzowie się tego domagają. Proszę księdza, skąd się to bierze dzisiaj w polskim kościele katolickim? Nie będę używał nazwisk, ale między innymi widzieliśmy księży Usowy Przyjaciele, jeden ksiądz, który wprost mówi, że popiera LGBT i takie dziwne różne teksty biskupów, korytarze humanitarne, mówienie o imigrantach. Skąd to się dzisiaj bierze w świętym kościele katolickim? No więc chociaż wielu biskupów mówi wprost, że Kościół ma prawo odnosić się do spraw społecznych, publicznych, politycznych w kategoriach dobro, zło, prawda, kłamstwo, miłość, nienawiść, światło, ciemności, to jednak funkcjonuje w świadomości wielu wiernych, nie włączając niektórych kapłanów, takie przekonanie, że Kościół do polityki nie powinien się mieszać. Otóż byli z początkiem lat 80. w czasie stanu wojennego i później księża w Polsce, którzy swoje orędzie ewangeliczne zwracali ku ludziom represjonowanym, ku sprawom społecznym, publicznym, politycznym. Nie była to większość, ale to byli znani z nazwiska kapłani, dzisiaj bardzo szanowani, żyją. Jeżeli odeszli, to pamięta się o nich z wdzięcznością. Natomiast wtedy, kiedy ksiądz Jerzy głosił swoje kazania tutaj u świętego Stanisława Kostki, to takie przekonanie dosyć powszechne, nie tylko wielu świeckich, chociaż tłumy ludzi przecież stopniowo coraz większe przychodziły po to, żeby słuchać jego kazań, to jednak czy to przedstawiciele władz kościelnych, czy niektórzy koledzy mówili, no po co ty się do tych spraw mieszasz, dlaczego ryzykujesz uwięzienie, zostaw te sprawy komu innemu, wyżej ustawionemu w hierarchii kościelnej, a ty sobie spokojnie tutaj po cichutku jako rezydent duszpasterstwo pracuj. Ksiądz Jerzy zarówno przez odpowiedzialność za moc Ewangelii w odniesieniu nie tylko do życia osobistego, czy małżeńskiego, czy rodzinnego, oczywiście tak, czy parafialnego, ale również do życia społecznego w szerszym sensie, taką odpowiedzialność czuł. Następnie był odpowiedzialny za tych ludzi, którzy się gromadzili słuchając jego kazań, czy też pomagając go w jego kapłańskiej posłudze. No niektórzy szczerze, niektórzy nieszczerze. Wśród tych osób przecież byli też współpracownicy Służby Bezpieczeństwa, co się potem stopniowo, częściowo może tylko ujawniło.
Ksiądz Jerzy z dużą prostotą podchodził do ludzi z wielką dobrocią, życzliwością. Nie chciał nawet słuchać pewnych podejrzeń jakichś, jeżeli ktoś mówi, no uważaj na swojego kierowcę, on jest nieszczery. On może tobie zaszkodzi. Ach, nie, nie, to cóż takiego mi mówisz. Natomiast kiedy nabrał pewnych obaw, jakby próbował się troszeczkę uwolnić od jego tej jakby ciągłej pomocy, pseudopomocy, no to wtedy Służba Bezpieczeństwa zastosowała taki znany pewnie Państwu numer w postaci podpalenia mieszkania Chrostowskiego. No, to, że on przedtem zdołał wynieść wszystkie co cenniejsze rzeczy z mieszkania i chodziło o to, żeby odnowić zaufanie księdza Jerzego do owego człowieka. I rzeczywiście tak się stało, ksiądz Jerzy sobie pomyślał z taką pewną prostotą. No przecież to nie może być człowiek, który współpracuje z SB, jeżeli Służba Bezpieczeństwa przez swoich funkcjonariuszy podpaliła jego mieszkanie. Ksiądz Jerzy otworzył dla niego drzwi swojego mieszkania i sprawił, że kierowca u niego zamieszkał, czyli pomysłodawcy tego podpalenia mieszkania jakby osiągnęli, doraźnie osiągnęli swój cel. Ale ta pokora i prostota i taka pewna kapłańska łatwowierność, znaczy ksiądz, który dużo spowiada, wie, że jeżeli nie ma wyraźnych dowodów w sposobie wyznania, że ktoś kręci, prawda, kłamie czy prowokuje, powinien ufać wyznaniu penitenta. Jeżeli ten deklaruje żal, postanowienie poprawy i szczerą spowiedź odbywa, udzielić mu rozgrzeszenia. No więc to się trochę udziela. To zaufanie wobec penitentów, którzy niekiedy kamuflują swoje takie intencje mało szczere, mało uczciwe. To zaufanie rzutuje w ogóle na relacje międzyludzkie. Znaczy pierwsza postawa księdza Jerzego była, no ja chyba też tak się staram, zaufania wobec ludzi, którzy deklarują chęć pomocy, pewnej formy współpracy czy wręcz przyjaźni. I no stąd też wyniknęła ta pomyłka, gdy chodzi o wspomniany przypadek pobicia mnie przez byłego więźnia, z którym zresztą utrzymuję kontakt korespondencyjny. Już tam parę razy mu podesłałem coś, czego potrzebował w więzieniu. Żal mi go po prostu było i w pewnym sensie jest. I taka sytuacja, że człowiek ulega jakimś złym wewnętrznym impulsom, zdarza się nie tylko w środowisku więziennym przecież, czy byłych więźniów. Dlatego nie żałuję tego, że raz czy drugi, czy dziesiąty dałem się jakoś wykorzystać, czy oszukać, czy może w jakimś sensie okraść. A to, co o mnie myślą przełożeni, no okazuje mi dużą życzliwość przez to, że mnie nie suspendują na przykład. Znaczy była pewna groźba suspensy, kiedy modliłem się przy krzyżu na krakowskim przedmieściu po zamachu smoleńskim wraz z grupą początkowo bardzo dużą osób. No i zaraz przyszło wezwanie do, nie tak zaraz, no bo te modlitwy z moim udziałem trwały, do kurii mam zaniechać takich prowadzenia tych modli, bo w przeciwnym razie, jeżeli nie posłucham, czeka mnie suspensa, czyli czasowy, nieraz długotrwały zakaz pełnienia funkcji kapłańskich. Ponieważ prośby z tamtej strony ponawiane, żebym jednak przyszedł, chociaż od czasu do czasu, jeżeli nieco wieczór, i pomodlił się z modlącymi się, nieraz okrutnie znieważonymi, prześladowanymi przez bojówki Palikota, prawda, czy innych złoczyńców, o czym przecież wiadomo. Otóż tam raz, czy drugi, czy trzeci, czy któryś co jakiś czas się pojawiłem. No więc ponowne wezwanie do kurii, znacznie lżejsza rozmowa, ponowna groźba suspensy. No i odpowiadam, że siła przyciągania krzyża jest tak duża, że nie umiałem się jej oprzeć.
No to proszę sobie z nas nie żartować. Ale skończyło się na tym, że się jednak podporządkowałem temu poleceniu w imię posłuszeństwa. Podliczyłem, że nawet trwają jeszcze. Tam kilka, no najwyżej kilkanaście osób starszych przychodzi. Są modlitwy na zakończenie Marszu Pamięci, no to raz na miesiąc, 10 każdego miesiąca. Tyle, że obecność krzyża w tym miejscu jest w tej chwili bardzo zagrożona z tego powodu, że ani jedna, ani drugie władze tego nie chcą. O krzyżu mówił w swoich wystąpieniach Jarosław Kaczyński wielokrotnie, ale z początkiem tego roku przestał, przypuszczalnie dlatego, że uznał, że tego muru nie przebije, że musi poprzestać na sprawie pomników. Skądinąd bardzo słuszny. Tych, którzy zostali zamordowani w zamachu smoleńskim, wszystko chodzi o prezydenta Lecha Kaczyńskiego, czy być może jeszcze inne osoby. I no, z jednej strony jest posłuszeństwo, które ogranicza pewne możliwości działania ważne w kapłaństwie i w ogóle w życiu katolickim, chrześcijańskim, ale z drugiej strony jest wezwanie do dobra, także w wymiarze publicznym, właśnie społecznym, politycznym, państwowym. Jeżeli państwo dzieje się źle, no to kapłan ma prawo, nawet obowiązek o tym publicznie mówić, tak jak w swoim czasie mówił ksiądz Piotr Skarga i z początkiem XVII stulecia spotkał się z takim zarzutem mieszania się do polityki. Ksiądz się nie powinien mieszać do polityki i odpowiedział wówczas, ja cytuję nieraz w kazaniach tę jego zwięzłą odpowiedź, rzeczy kto ksiądz się wdawa w politykę, wdawa i wdawać się winien, nie w rządy jej, ale w zatrzymanie, aby jej grzechy nie gubiły i dusze ludzkie w niej nie ginęły. No bardzo proste, prawda? Jeżeli kłamstwo i zbrodnia gubią dusze ludzkie w polityce, gubią ciała ludzkie ludzi zamordowanych choćby przez seryjnego samobójcę, a gubią duszę tych, którzy mordują, którzy dają się wciągnąć w ten system kłamstwa i mordu, który no, na wielką skalę istniał w PRL-u, zwłaszcza w początkach PRL-u, potem III RP również, ale który nadal trwa, może ilość tych morderstw jest ograniczona. Natomiast jako obrońca życia dzieci poczętych bardziej starałem się zwracać uwagę na los tych najmniejszych i najsłabszych braci i sióstr Jezusa Chrystusa. Owszem, brać w obronę ludzi, którzy w jakimś sensie bronić się mogą, chociaż nieraz nieskutecznie, bo giną, a brać w obronę ludzi, którzy masowo są zabijani, no, w Polsce oficjalnie znacznie zmniejszono ilość zabójstw dzieci poczętych, ale nadal obowiązuje ustawa, którą przeszło rok temu próbowano zmienić, ale Sejm odrzucił ten projekt ustawy przewidującej obronę życia dzieci poczętych w polskim prawie od poczęcia po naturalną śmierć bez względu na okoliczności dopuszczające zabijanie dzieci poczętych przez obecną ustawę. Kiedy dopuszcza się zabijanie dzieci poczętych? Wtedy, kiedy stwierdza się z dużym prawdopodobieństwem defekt genetyczny czy defekt jakiś rozwojowy dziecka w łonie matki. Jest to kwestia trochę już późniejszej ciąży, powiedzmy w piątym, szóstym miesiącu można to z pewnym dużym prawdopodobieństwem stwierdzić. Zwłaszcza chodzi tutaj o zespół Downa, kongolizm. I w Polsce podobno trzecia część dzieci poczętych z zespołem Downa jest zabijana przed urodzeniem. W krajach na zachodzie jest to 90 kilka procent. Tam jest tendencja, żeby całkowicie zlikwidować dzieci poczęte, czy to zespołem Downa, czy z innymi defektami rozwijające się w łonach matek. Ale są jeszcze dwa inne względy. Wzięte pod uwagę przez odrzucony projekt ustawy, całkowicie pominięte w tej chwili przez nowy projekt, który dotyczy tylko pierwszego względu, zresztą najliczniejsze są to przypadki, podejrzenia z dużym prawdopodobieństwem upośledzenia dziecka
w łonie matki, w rozwoju płodowym już. Późniejszym płodowym, kiedy to można stwierdzić, ale są też pomyłki, są błędy, jest prawdopodobieństwa, niepewność. Natomiast drugi wzgląd dotyczy sprawy poczęcia dziecka w wyniku działania przestępczego w myśl prawa karnego, czyli chodzi o gwałt, współżycie nieletnich bądź z nieletnią. I trzeci wzgląd, gdy przewiduje się, że późna ciąża jest poważnym zagrożeniem dla życia lub zdrowia kobiety. Ten trzeci wzgląd dotyczy niewielkiej bardzo ilości przypadków, ale są takie sytuacje. Podobnie drugi wzgląd, większej niż trzeci, ale znacznie mniejszej niż pierwszy. Dlaczego się pomija milczeniem w tej chwili? Owszem, były wezwania do tego, żeby się podpisywać pod projektem ustawy zabraniającej zabijania dzieci poczętych z podejrzeniem, powiedzmy, zespołu Downa i bardzo słusznie. Ale pozostałe dwa względy są też istotne i nie można ich pominąć, o nich nie mówić, o nich nie pisać. W prasie katolickiej jakby unika się stwierdzenia, że ten nowy projekt jest w pewnej mierze kaleki. Nie jest to pełna ochrona życia od poczęcia do narodzenia, no i w perspektywie po naturalną śmierć. Z tym się łączy problem eutanazji, która może być w różnych formach kamuflowana i stosowana także w Polsce. Jest bardzo powszechnie stosowana na Zachodzie i dopuszczona przez tamtejsze ustawy prawne. Czyli dla mnie to był problem o ogromnej wadze i w dalszym ciągu jest. I moje zdolności organizacyjne nie są duże. Niewielkie, ale uczestniczyłem w takim ruchu obrony życia dzieci poczętych przez szereg lat, póki on istniał, Gaudium Vitae w Warszawie i w innych miejscowościach w Polsce. I no Bogu dziękuję, że dał mi możliwość przyczynienia się do uratowania życia niektóre te dzieci. Potem już nawet nie dzieci poznałem, bo przychodzi do mnie taka pani z dzieciątkiem i mówi, proszę księdza, to jest księdza dziecko. I mówię, co pani ma na myśli? Byliśmy w jakiejś sytuacji intymnej? Nie, proszę księdza, nie. No, ksiądz mi przekonał, że ja powinnam to dziecko urodzić. Ja w końcu po pewnych wahaniach jednak dałam się przekonać i urodziłam. No i widzi ksiądz, jest, żyje. Potem taki przychodzi chłopak już kilkunastoletni ze swoją mamą. W zupełnie innej sytuacji, nawet to było na cmentarzu, na ulicy Węglowej. Ja skończyłem pogrzeb i tak mam wrócić do domu przedpogrzebowego. I powiedziała do mnie taka kobieta, takim synkiem kilkunastoletnim. I znowu mówi, proszę księdza, to jest księdza dziecko. A znowu, co pani ma na myśli? No to, że ksiądz się przyczynił do tego, że ona żyje, że on żyje. Prawda? No Bogu niech będą dzięki. To jest taka wielka radość mnie już szereg razy spotkała jako owoc pewnych starań. No. Nieudolnych nieraz i niewystarczających, żeby życie ludzkie, czy przez bezpośredni kontakt, czy przez poruszanie tego tematu, gdzie się da i w kazaniach i w czasie. No teraz sprawa in vitro na przykład stała się bardzo ważna, bo coraz więcej ludzi w Polsce rozumie, że zabicie dziecka poczętego jest ciężkim grzechem, a stosunkowo mało rozumie, że procedura in vitro jako weterynaryjna, ludobójcza, techniczna, zupełnie sprzeczna z godnością macierzyństwa i ojcostwa. Poza tym pociągająca śmierć co najmniej 90% powołanych do życia w sztuczny sposób zarodków. Ta procedura jest na równi w sensie moralnym z ludobójstwem aborcji. Proszę księdza, muszę dozować czas. Podobnie stosowanie środków wczesnoporonnych, więc być może klimat społeczny jest taki, że sprzeciw byłby tak duży, że przepadłaby przy okazji też sprawa obrony życia dzieci z tego pierwszego względu, prawda, dzieci ze swoją Downa, czy z innymi formami upośledzeń, więc to jest pewna taktyka, pewne jakieś, ale przynajmniej trzeba jasno powiedzieć, że czegoś się wyrzekamy, żeby osiągnąć mniejsze dobro, skoro większe dobro jest, zdawałoby się w stanie tej świadomości społecznej, jaka w Polsce istnieje, nie do osiągnięcia i tej niesłychanie agresywnej propagandy przeciwników prawa do życia od poczęcia osób, które
głośny, hałaśliwy, markując jakieś duże poparcie społeczne, chociaż no, zbierają te podpisy, podobno znacznie więcej podpisów zebrali niż obrońcy życia właśnie w kontekście projektu uchwalenia tej nowej ustawy. Gorszej od poprzedniej, ale o tyle dobrej, że... Proszę księdza, muszę dozować czas, ponieważ mam tutaj pewne dzieci są pewien tutaj plan, którego się muszę trzymać. Mam nadzieję, że ksiądz mi wybaczy. A ksiądz Jerzy Popiełuszko właśnie jako obrońca życia. Wstawia się za nami, żeby Polska była wierna życiu, żeby obrońców życia było w Polsce jak najwięcej. A poza tym bardzo mi się spodobało, no i dzisiaj mi się podoba, miłość księdza Jerzego do modlitwy różańcowej, zresztą bardzo pięknie utrwalona w różańcowym grobie księdza Jerzego, przecież tutaj niedaleko. Przecież to jest różaniec. Różaniec, z którym ksiądz Jerzy się nie rozstawał do końca, przecież czy mu odebrano, czy on wypadł z ręki, czy z kieszeni sutanny w czasie tej jego ostatniej drodze, ale z różaniec się nie rozstawał, kiedy mógł to poróżaniec sięgał i do modlitwy różańcowej wzywał i w tej sprawie jesteśmy razem przecież. Też chcę być takim właśnie kapłanem różańcowym. Wielkie brawa, ksiądz Stanisław Małkowski. Mieliśmy teraz przejść do pana Jerzego Zelnika. Mam nadzieję, że pan ma jeszcze trochę czasu. Szanowny panie Jerzy, bo pan tutaj... Trzeba by zapytać ludzi, czy mają czas. Czy mają państwo czas i chęć? Może troszkę lżejszego tonu. Można o poważnych sprawach też czasem mówić z poczuciem humoru. Myślę, że Pan Bóg też ma niezłe poczucie humoru. Ja bym wrócił do tego wstępu Wojtka, z którym jestem związany od lat. Nagrywaliśmy jego 6. książkę właśnie tę. Na audiobook, jak ktoś nie lubi czytać, to polecamy. A taki fragmencik nieduży może. Musiało minąć wiele miesięcy, a może nawet lat, nim zrozumiałem to, co powinienem pojąć od razu, że ksiądz Stanisław Małkowski był inny od wszystkich znanych mi ludzi. Był wierzący. Tą wiarą cichą i nie narzucającą się nikomu, ale jednocześnie tak głęboką i emanującą z całej jego postaci, iż zdawało się oczywistą oczywistością, że świat niewidzialny dla innych, dla niego jest jakby na wyciągnięcie ręki. Niewykluczone, że w przypadku księdza Stanisława tak zresztą było naprawdę, a przynajmniej zachowywał się tak, jakby tak było naprawdę. Mizerna postać tego tytana ducha przypomniała mi przypowieść ukazującą różnicę między wiarą a zawierzeniem. Usłyszaną onegdaj od jezuity Ryszarda Przymusińskiego, doktora psychologii, mojego mentora. Do miasta przybył człowiek, który rozwiesił linę między dwoma wysokimi budynkami, po czym przeszedł po niej w tę i z powrotem, a następnie spytał zgromadzoną gawiedź: kto wierzy, że przejdę po tej linii jeszcze raz? Wierzyli wszyscy. A kto się zgodzi, bym wziął go na plecy i przeszedł po linię wraz z nim? Nie zgodził się nikt. Bez dwóch zdań, ksiądz Stanisław Małkowski był człowiekiem zawierzenia absolutnego, o czym miałem się później przekonać jeszcze wiele razy. Jest tam pan, o czym pan tak myśli? Cichy, łagodny głos księdza przerwał moje rozważania. Jestem, proszę księdza, oczywiście jestem. Zamyśliłem się tylko nad czymś. Niech mnie pan dobrze posłucha. Wierzę, że jest pan na najważniejszej ścieżce ze wszystkich ludzkich dróg. To ścieżka prawdy. Niełatwo ją odnaleźć, już samo na niej przebywanie jest przywilejem, bo to droga, którą pokonujemy,
bo to droga, którą pokonujemy, zmienia człowieka, a nie osiągnięty cel. Ale jeszcze trudniej niż tę ścieżkę odnaleźć, jest na niej wytrwać. Bo jedno mogę panu obiecać na pewno. Znajdzie pan na tej drodze wszystkie przeszkody, jakie tylko zdoła wymyślić piekło. Od zdrady przyjaciół, po fałszywe oskarżenia i poniżenia, aż po śmierć. A jednak mimo wszystko warto wytrwać na tej drodze, bo niewiele rzeczy na tym świecie jest tak ważnych jak to. Będę się modlił, by się panu udało. I to właśnie chciałem powiedzieć. Bez względu na wszystko, niech się pan trzyma prawdy. A wszystko inne stanie się proste. Bardzo serdecznie dziękujemy. Jeżeli jeszcze możemy prosić, to kilka osobistych refleksji, bo jak dobrze wiemy, pan Jerzy jest przyjacielem i Wojciecha Sumińskiego, i naszego tutaj drogiego księdza Stanisława Małkowskiego. Tak, no nie chcę państwa dręczyć, bo ja tutaj nie odgrywałem zawsze raczej rolę drugiego, trzeciego planu w moim posługiwaniu od, ja wiem, 68 chyba roku, z przerwą 10-letnią na sprawy zawodowe w latach 70. Ale rzeczywiście, no my ze Staszkiem jesteśmy rejtaniaki. On z góry na mnie patrzył, bo był w 10 klasie, a w 9. Tak więc mamy co wspominać. Poza tym ze Stasiem mieliśmy tego samego spowiednika, czyli księdza Bronisława Bozowskiego od wizytek. No i mieliśmy też on przyjaciela, ja kolegę wspólnego, Jurka Popiełuszkę. Kiedy stałem przy jego trumnie, między pierwszą a drugą w nocy miałem dyżur, to tak dotknąłem trumny i powiedziałem, dotykam trumny świętego. Przeszedłem z Jurkiem Popiełuszką na ty w 2004 roku, 20 lat po jego śmierci. Się z nim zaprzyjaźniłem, dopiero wtedy mówiłem mu Jurek, bo w 20. rocznicę zrobiliśmy taki spektakl Dobrem zwyciężać i muszę państwu powiedzieć, o zgrozo, to o czym Wojtuś pisze, że ta historia nie skończyła się, ona dalej trwa. Że tam kiedyś ksiądz, nie chciałbym może tu ujawniać wszystkiego, ale jeden z księży, asystentów, powiedział mu kiedyś, że to ten zakaz dotyczący Stanisława, jeśli chodzi o głoszenie kazań, wydany przez prymasa Glempa, bodajże w 1984 roku, dalej jest aktualny. Także to symptomatyczne. I myśmy zrobili wtedy taki spektakl Dobrem zwyciężać, gdzie przywoływałem fragmenty homilii Jurka i muszę państwu powiedzieć, że w Polsce wiele osób bało się nas gości. W 2004 roku papież mówił, non abbiate paura, nie lękajcie się. Właśnie ci ludzie, którzy się lękają, to żyją w jakimś niewolnictwie czy półniewolnictwie, prawda? Oni się głównie lękają prawdy. A bać się prawdy to jest jedno z największych niewolnictw. I na własny temat nie wolno się brać prawdy, bać prawdy i na różne inne tematy. Mam nadzieję, że mnie państwo znacie z tej strony, kiedy dowiaduję się rzeczy o sobie złych, to natychmiast ogłaszam to całemu światu i nawet mają pretensje moi bliscy, że się przyznaję do wielu błędów. No ale któż ich nie robi, kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. Jeśli chodzi o moje powiązania, no cóż, spotykaliśmy się z księdzem Jerzym w jego pokoiku, ustalaliśmy kolejne zestaw wierszy na mszę za ojczyznę. O ile wiem, ty Stasiu, w mszach za ojczyznę ze mną się nie spotykałeś, tylko miałeś homilię w inne dni, prawda? Jakby czytałem z książki. Także z tych mszy za ojczyznę my się
nie pamiętamy. No ale nasze drogi się krzyżowały, do dziś się krzyżują i mam nadzieję zasłużyć sobie dalej na przyjaźń mojego kolegi z Rejtana. Bardzo serdecznie dziękujemy. Jerzy Zelnik. Jest z nami dzisiaj gość specjalny. Dla mnie osobiście wielki zaszczyt. Dużo słyszałem, w końcu mogę poznać osobiście, czyli prokurator Andrzej Witkowski, osoba, która prowadziła śledztwo śmierci zamordowanego świętego naszych czasów księdza Jerzego Popiełuszki. Od razu przypominam o tym, zbieramy podpisy, by to śledztwo wróciło do szanownego pana prokuratora Andrzeja, więc do wszystkich internautów i także państwa ksjerzypopieluszko.pl, tam się podpisujemy i taki właśnie nacisk społeczny robimy ze swojej strony. Także jeszcze przypominam o ujawnieniu aneksu do raportu WSI, mimo niestety słów pana prezydenta Andrzeja Dudy, Jarosława Kaczyńskiego, ale mam nadzieję, że taki nacisk społeczny cokolwiek spowoduje, no bo co możemy zrobić jako obywatele, tak więc jeszcze aneks wsi.pl, także się podpisujemy i zbieramy tam podpisy. Oddaję teraz głos prokuratorowi Andrzejowi Witkowskiemu. No właśnie, co wiemy do tej pory i czy kiedykolwiek, panie prokuratorze, dowiemy się prawdy jako Polacy, obywatele? Ja przede wszystkim chciałem bardzo państwu podziękować za zaproszenie na spotkanie. Chciałem też podziękować za zaufanie, jakim mnie państwo obdarzają, za zrozumienie sytuacji, która łączy się ze sprawą śledztwa dotyczącego mordu na księdzu Jerzym. I chcę powiedzieć, że mam głęboką nadzieję w to, że tę prawdę poznamy w pełni, w całej jej krasie, wszystkie fakty i okoliczności związane z uprowadzeniem i zabójstwem księdza zostaną ujawnione i przedstawione opinii publicznej. To śledztwo jest wciąż otwarte. Ja je dwukrotnie prowadziłem, dwukrotnie mi odbierano prowadzenie tej sprawy, ale ono jest cały czas w prowadzeniu. I sam ten fakt coś już na ten temat mówi, że prokurator, który aktualnie się tą sprawą zajmuje, ma na celu właśnie osiągnąć te kierunki działań i te wyznaczone cele, o których przed chwilą mówiłem. Nie mam co do tego wątpliwości. Także myślę, że te podpisy, które państwo składają, to są też podpisy wsparcia dla tego prokuratora, który aktualnie się tą sprawą zajmuje, jako że to już nie personifikując, ale nam chodzi o jedno, o to, żeby właśnie tę sprawę wyjaśnić i żeby stworzone zostały odpowiednie warunki logistyczne do prowadzenia śledztwa w stosunku do zorganizowanej organizacji przestępczej o charakterze zbrojnym. Jeden prokurator za biurkiem tego nie może niestety, nie jest w stanie tego wszystkiego ogarnąć. Ja też z tego tytułu, że się tą sprawą aktualnie nie zajmuję, występuję przed państwem również trochę, oczywiście jako prokurator, który tym się zajmował, ale też już trochę jako świadek historii, jako że rok za rokiem płynie, a my wciąż jakby stoimy w tym samym miejscu, więc ja czuję swój obywatelski obowiązek w tym, żeby się dzielić z państwem tym, czym mogę, na co mi prawo pozwala, ponieważ szeregu okoliczności i faktów, które znam, nie mogę ujawniać z racji na prowadzone śledztwo. One w jakimś czasie na pewno staną się jawne i znane opinii publicznej. Chciałbym państwu przedstawić w takim naprawdę największym skrócie to, co stanowi jakby taki przyczynek do zrozumienia tych wydarzeń z tamtego okresu, tego, co się stało z księdzem Jerzym. Może w jakiejś mierze przybliżymy się do poznania tej prawdy poprzez zaznajomienie się z taką właśnie analizą trochę
wybiegającą ponad samo zdarzenie, ale nawiązującą do źródeł tej całej sytuacji, która doprowadziła do zabójstwa księdza. I to też, prowadząc takie śledztwo, trzeba brać pod uwagę, że była określona sytuacja polityczna, określone uwarunkowania. I ja do tego chciałbym też nawiązać. Sytuacja społeczno-polityczna PRL w lipcu, sierpniu 1984 roku charakteryzowała się, można w skrócie powiedzieć, tym, że obserwowaliśmy jakby fiasko założeń stanu wojennego. Władze były zmuszone ogłosić amnestię, na mocy której z więzień wychodzi wielu działaczy Solidarności. Obserwujemy też wzrastającą rolę i znaczenie tak zwanego ośrodka żoliborskiego, a innymi słowy bardzo dużej grupy osób, które ksiądz Jerzy gromadził w świątyni pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki w ramach działalności duszpasterskiej, przede wszystkim odprawiając msze święte za ojczyznę. Byli to opozycjoniści, działacze związkowi, ludzie nauki, sztuki, kultury, tak wierzący, jak i niewierzący. Żoliborska parafia stała się przyczółkiem wolnej Polski. Rzeczywistym przywódcą duchowym tej wciąż wzrastającej grupy osób był ksiądz Jerzy. Obserwowaliśmy także z dużą satysfakcją wzrost roli Kościoła w konfrontacji z komunistami w tamtym czasie. Władze zmuszone były do prowadzenia dialogu z Episkopatem Polski, w tym za pośrednictwem pism tak zwanych promemoria, kierowanych tamże przez Urząd do Spraw Wyznań. Wskazywano w nich na pozareligijną działalność księdza. Żądano jej ukrócenia. Była to, określam to tak, swego rodzaju dyplomacja ping-pongowa, która w miarę upływu czasu przynosiła dla władz skutki przeciwne od zamierzonych. Jednocześnie Wydział Pierwszy Departamentu IV MSW prowadził i koordynował działania represyjne wobec księdza, dopuszczając się w stosunku do niego szeregu prowokacji. Tę najgłośniejszą i największą zarazem była tak zwana prowokacja na Chłodnej, w wyniku której podrzucono księdzu w jego prywatnym mieszkaniu między innymi materiały wybuchowe, których posiadanie wraz z innymi sfabrykowanymi zarzutami, o których posiadanie został on potem oskarżony. Ostatecznie w połowie roku 1984 roku postępowanie karne w tej sprawie zostało umorzone. Wszystkie te przestępcze zabiegi wobec księdza spaliły więc, można powiedzieć, w tym momencie, a mamy lipiec, sierpień 1984, wszystkie te zabiegi spaliły na fanewce, kończąc się całkowitym fiaskiem. Nastąpił w ich wyniku, można powiedzieć, efekt odwrotny od zamierzonego przez komunistów. Ugruntowała się pozycja księdza Jerzego, jednoczącego i łączącego ludzi różnych środowisk, zawodów, światopoglądów, w jedną polską wspólnotę zorientowaną na odzyskanie przez Polskę niepodległości. Nazwany przez komunistów tak zwany problem popiełuszki nie tylko nie został rozwiązany, ale wciąż się rozrastał i stanowił w uznaniu władz realne zagrożenie dla trwałości systemu sprawowania władzy w PRL. I tutaj w tym momencie następuje wyraźna, kategoryczna reprymenda ze strony Moskwy. Mianowicie problem tak zwany popiełuszki zaczął nie na żarty doskwierać towarzyszom na Kremlu. Dostrzeżono go tam jako poważny problem polityczny, zagrażając już nie tylko ekipie Jaruzelskiego i komunistom w Polsce, ale imperialnym interesom Sowietów i nie tylko w PRL właśnie, ale i w pozostałych krajach satelickich.
W dniu 12 września 1984 roku w moskiewskich opiniotwórczych izwiestiach ukazał się artykuł ich warszawskiego korespondenta Toporkowa, który to tekst stanowił dla władz PRL wiążącą wykładnię tego, co dzieje się w kościele na Żoliborzu, zawierając zarazem sugestię, jak należy zabrać się za rozwiązanie tego w cudzysłowie problemu. Toporkow ganił ekipę Jaruzelskiego za to, że pod jego okiem nabożeństwa w kościele na Żoliborzu zostały zamienione na polityczny miting. Są one, pisał Toporkow, prowokacją i mają na celu zburzenie przyjaźni między narodem polskim i narodami Związku Sowieckiego. Toporkow wskazywał, że działacze Solidarności występują przeciw politycznym interesom PRL, nawołując do wystąpienia PRL z Układu Warszawskiego i RWPG. To były bardzo mocne oskarżenia. Oczywiście stanowiły pogłosie tego, co działo się w gabinetach, co po cichu uzgadniano, co jakie były decyzje, które zapadały już poza sferą publiczną. I reakcja władz w Warszawie na moskiewską reprymendę następuje natychmiast. Tym razem do działań mających na celu rozwiązanie tzw. problemu Popiełuszki Kiszczak włączył wojskową służbę wewnętrzną, do której miał największe zaufanie, powierzając tej służbie rolę pierwszoplanową w nieodwołalnych mających nastąpić działaniach ukierunkowanych na rozwiązanie problemu, no, czyli załatwienie sprawy księdza ostatecznie. Przyjęto pierwszą, tak zwaną siłową, bo była też druga, ale o tym potem, pierwszą siłową strategię rozwiązania nie tylko tak zwanego problemu Popiełuszki, ale przy tej okazji również odzyskanie inicjatywy przez władze stanu wojennego w konfrontacji z narodem i Solidarnością. Opracowano założenia kombinacji operacyjnej, w ramach której już w dniu 15 września 1984 roku zastosowano wobec Piotrowskiego, Pękali, Chmielewskiego i Pietruszki obserwację prowadzoną przez zmieniające się co tydzień ekipy Wojskowej Służby Wewnętrznej, delegowane z różnych ośrodków w kraju. Działania obserwacyjne prowadzono do końca, do dnia uprowadzenia księdza. Oznaczało to, że funkcjonariuszom Departamentu IV, skazanym później w procesie toruńskim, już wówczas wyznaczono do odegrania w ramach tejże kombinacji operacyjnej określone role. W dniu 17 września 1984 roku Urząd do Spraw Wyznań skierował do Episkopatu Polski ostatnie już promemoria dotyczące księdza Jerzego. Tym razem zredagowano je w złowrogim, odmiennym od dotychczasowego tonie. Czytamy w nim, że w tak zwanym ośrodku żoliborskim powstała kontrrewolucyjna organizacja duchownych i świeckich o ogólnokrajowym zasięgu, której główną ostoją jest ksiądz Jerzy Popiełuszko. Oskarżono hierarchię kościelną o tolerowanie i osłanianie działalności kontrrewolucyjnej pod przywództwem księdza Jerzego, co, jak twierdzono, zmusi władzę do podjęcia stosownych działań. W tamtym czasie oskarżenie takie równało się wydaniu na takiego figuranta wyroku śmierci albo przyjęciu, przy wyrażeniu przez ofiarę skruchy i samokrytyki upadlającej, niweczącej ludzką godność współpracy agenturalnej z komunistyczną bezpieką. Te wydarzenia jakby narastają na tej niwie publicznej, ale również swoje robi już bardzo konkretne przygotowania. Wyznaczeni do określonych ról w tej kombinacji operacyjnej,
funkcjonariusze Departamentu IV, Piotrowski, Chmielewski i Pękala. Czynią oni przygotowania miejsca do ukrycia księdza po jego planowanym uprowadzeniu. Ksiądz ma być uprowadzony i trzeba przygotować miejsce, gdzie ma być przechowywany, w cudzysłowie, jak to oni określali. Działania takie wraz, oni się oczywiście, ci panowie, nadawali do tego najlepiej. Tu chciałbym zwrócić uwagę na to, że znali od dawna księdza, prowadzili działania operacyjne w stosunku do niego. Stosowali różnego typu prowokacje, mieli ulokowanych wokół księdza Jerzego swoich tajnych współpracowników, znali od podszewki jego wszelkie zwyczaje, nawyki, no i przede wszystkim otoczenie księdza. To byli ci ludzie, którzy byli od tego bezpośredniego kontaktu w takim przypadku z przyszłą ofiarą. I panowie ci zakładali, że w miejscu ukrycia, takie były plany, ksiądz zostanie zastraszony oraz że ze strachu będzie mówił wszystko, co wie na temat struktur podziemia niepodległościowego. Nadające się na to miejsce grupa Piotrowskiego znalazła w jednym z bunkrów miejscowości Kazuń Polski w Puszczy Kampinoskiej. Jak potem w śledztwie w dniu 9 listopada 1983 roku wyjaśniał Grzegorz Piotrowski, cytuję, bunkry znajdowały się jakby w wale ziemnym, składały się z trzech odrębnych pomieszczeń, połączone były małym okienkiem, za którym biegł korytarz. Uznałem, iż właśnie wspomniany korytarz nadaje się jako miejsce do przechowania księdza Popiełuszki po jego porwaniu. Wówczas też przy bunkrach zostało zebrane kilka kamieni, które miały maskować okienko od bunkra. Tutaj pozwolę sobie na takie porównanie. Pamiętają pewnie państwo z procesu toruńskiego takie słynne powiedzenie Piotrowskiego, kamulki do nóg. Polecenie, które miał wydać współpracującym z nich oprawcom. No to można tak, odnosząc się do tego, powiedzieć kamulki do okna. Ale to taka moja uwaga. W dniu 10 października 1984 roku Pękala i Chmielewski pracowali nad przygotowaniem tego miejsca w bunkrze bez mała 12 godzin. Wszystko zatem, co było niezbędne do przyjęcia tam księdza, zostało, można powiedzieć, zapięte na ostatni guzik. To nie był wyjazd na grzyby, na to, żeby kamienie zbierać do samochodu. Był bardzo konkretny cel. Skala i zakres prac włożonych w przygotowanie tego miejsca dowodzi, że faktycznie opracowany plan działań zakładał, że ksiądz po uprowadzeniu zostanie dowieziony do bunkra w Kazuniu i tam poddany swoistego rodzaju przesłuchaniu. Zastraszony miałby ujawnić na przykład, o czym już mówiłem, struktury podziemia niepodległościowego. I teraz też może parę słów, jakby ciągnąc ten rozwój sytuacji, wybór dnia uprowadzenia księdza. Też zagadnienie w sumie jest ciekawe, jako że agentura ulokowana w najbliższym otoczeniu księdza na bieżąco dostarczała do sztabu Kiszczaka dane z pierwszej ręki dotyczące planowanych wyjazdów księdza. Chodzi o wybór dnia najbardziej odpowiedniego, w którym nikt i nic nie byłby w stanie zakłócić przebiegu operacji. Odrzucono realizację w dniach 8 i 13 października. W dniu 8 października ksiądz wyjechał do Bytomia, przy czym nie mógł z nim w tym dniu jechać Waldemar Chrostowski. Mimo to wszystko ksiądz wyjazdu nie przełożył, zdecydował się jechać koleją. No nie było w tych okolicznościach warunków do realizacji tego planu, ale jak najbardziej należało księdza postraszyć i to panowie w jakiś sposób zrealizowali. I 13 października, wyjazd do Gdańska. Waldemar Chrostowski mógł już jechać,
ale przybył jeden dodatkowy pasażer w osobie Seweryna Jaworskiego. I pomieszał on swoją obecnością szyki przestępcom jako zbędny świadek wydarzeń, które miałyby nastąpić. Zapewne okazałby się obrońcą księdza w krytycznej dla niego sytuacji. Ale oczywiście i z nim mogliby sobie też dobrze poradzić. W cudzysłowie. No i 19 października wydawał się dla nich datą jak najbardziej odpowiednią, jako że przypadały w tym dniu 59. urodziny ministra Czesława Kiszczaka. No któż mógłby posądzić ministra o rozpoczęcie całej operacji w tak uroczystym dla niego dniu? Ostatecznie ten dzień wybrano i zadbano, odpowiednio zadaniując agenturę, by z księdzem, by nie dopuszczono do tego, by z księdzem nie podróżował do Bydgoszczy nikt więcej poza kierowcą Waldemarem Chrostowskim. Teraz przejdę do wydarzeń w dniu 19 października. Wersja uprowadzenia i zabójstwa księdza Popiełuszki, przyjęta przez sztab Kiszczaka, suponowana przez ręcznie sterowane śledztwo i od początku do końca zmanipulowany proces przed sądem w Toruniu, nie ma nic wspólnego z faktycznym przebiegiem całego tego zdarzenia. Ja tutaj pragnę przypomnieć o karteczkach i pytaniach, jeżeli pan, drogi panie prokuratorze, pozwoli. Jeżeli ktoś ma jeszcze pytanie, to jest ostatnia szansa, żeby je zadać. Ja bym prosił Marysię, żeby już zbierała karteczki, więc bardzo bym prosił, żeby państwo podnosili pytania, karteczki do góry i Marysia będzie zbierała i prosiłbym, żeby w przeciągu 10 minut karteczki już znalazły się tutaj u nas na scenie. A więc proszę państwa, to co przedstawiło śledztwo i to co nastąpiło przed sądem wojewódzkim w Toruniu, to, co przyjął sąd, jeszcze raz podkreślam, nie ma nic wspólnego z faktycznym przebiegiem tego całego zdarzenia, lecz odpowiada założeniom wyreżyserowanej, ostatecznie przyjętej koncepcji w ramach kombinacji operacyjnej służb specjalnych PRL. Owa wersja Kiszczaka przedstawiona do publicznego wierzenia wszystkim Polakom w Toruniu, przed sądem w Toruniu, została zakwestionowana już po raz pierwszy w ostatniej fazie śledztwa, które prowadziłem w Departamencie Prokuratury Ministerstwa Sprawiedliwości na jesieni 91 roku. Ostatecznie zaś została wykluczona jako nie mająca związku z rzeczywistością w toku powtórnego śledztwa, które pozwolono mi prowadzić jeszcze raz w Instytucie Pamięci Narodowej w latach 2002-2004. I tutaj z racji na skromność czasu, jaki mam do dyspozycji, muszę państwu tylko w największym, tak jak mówiłem, skrócie pewne fakty przedstawić. I tak pokrótce. Ksiądz Jerzy nie został umieszczony w bagażniku samochodu Piotrowskiego i jego grupy, lecz doprowadzony do stojącego około 200 metrów dalej innego samochodu, którym został przewieziony przez inne, nieustalone osoby, nieustalone dotychczas miejsce. Wykazały to czynności procesowe, które przeprowadziłem wraz z grupą policjantów w 2004 roku, nie będę tutaj już ich wyszczególniał. Wyskoczenie z samochodu Waldemara Chrostowskiego w sposób i okolicznościach, w jaki udokumentowano to w aktach procesu toruńskiego, nigdy nie miało miejsca. I tutaj też mam argumenty oczywiste, oczywiste dowody zebrane w sprawie, które taką ewentualność wykluczają. Kolejna sprawa, istotna bardzo. Zwłoki księdza Jerzego wrzucono do Wisły na Tamie we Włocławku nie 19 października, lecz 25 października 1984 roku.
W związku z powyższym istnieje uzasadnione podejrzenie, że udział w uprowadzeniu i zabójstwie księdza Popiełuszki, już mówię troszkę językiem moim zawodowym, mają również inne osoby, poza skazanymi w procesie toruńskim, na których to osób ściganie karne nie uzyskałem przyzwolenia i które to osoby dotychczas pozostają bezkarne. Proszę Państwa, czy mamy jakieś dane, czy mamy informacje? Nasuwa się pytanie, no skoro tak, no to czy coś wiem na ten temat, że ksiądz żył w dniach 19-25 października 1984, kiedy to wrzucono jego zwłoki? Co na ten temat, że co może świadczyć o tym? I tu też bardzo skrótowo. Są to dowody, jako że nie mogłem tego wyjaśniać, nie mogłem tego kontynuować, tego wątku, posłużę się wskazaniem na dowody pośrednie, czyli poszlaki. W postaci między innymi zeznań świadków pani doktor Barbary Jarmużyńskiej-Janiszewskiej oraz pani doktor Krystyny Pobierzyńskiej. Pierwsza była taką domową, takim domowym lekarzem księdza. On tam zaprzyjaźniony był z jej domem, był często gościem, a więc był bardzo chorowity, więc opiekowała się nim. No a druga z pań już prowadziła go jako lekarz prowadzący w placówce leczniczej, gdzie ksiądz się leczy. Do pani doktor Janiszewskiej w dniu 22 października 1984 roku zapukali dwaj osobnicy ubrani w mundury MO i poprosili o zestaw leków, które przyjmował ksiądz. Następnie panią doktor Janiszewską przesłuchano w charakterze świadka dzień później, to jest 23 października. Musiała ona wskazać dokładnie schorzenia, na które cierpiał ksiądz, jakie konkretnie leki przyjmował, jaką dietę stosował. Zaznaczyła, że jeden z tych leków ksiądz zawsze nosił przy sobie, ale nigdy w dawce większej niż na jeden dzień. Świadek była szczegółowo wypytywana na okoliczność dokumentacji leczniczej księdza, jej zawartości oraz o miejsce jej przechowywania. Z kolei pani doktor Krystyna Pobierzyńska została przesłuchana na te same okoliczności dzień później, 24 października. Potwierdziła ona zeznania, informacje, które udzieliła pani doktor Janiszewska i kategorycznie stwierdziła, że, i tu cytuję, nieprzyjmowanie regularne leków, nieregularne odżywianie złymi posiłkami może doprowadzić do krwawienia z przewodu pokarmowego, niedokrwistości, objawów niewydolności wątroby, a nawet śmierci. I pytania rodzą, można powiedzieć, rodzą się same. Komu i dlaczego potrzebne są tak szczegółowe dane dotyczące schorzeń, kuracji leczniczej i diety księdza? Po co zbierano by takie informacje w stosunku do osoby, która już nie żyje? Czy w takim razie chciano podtrzymać jeszcze księdza przy życiu? Dlaczego i w jakim celu? Te pytania same, samorzutnie się rodzą. Doktor Janiszewska 22 października podczas wizyty tych dwóch panów w mundurach milicyjnych zaproponowała, że sama pojedzie z nimi i udzieli tych, przekaże te leki bezpośrednio księdzu. Oczywiście powiedzieli, że zrobią to sami. I teraz chcę tu zwrócić uwagę na to, że przesłuchanie pani doktor Pobierzyńskiej w dniu 24 października 1984 roku rozpoczęto o godzinie 14:30. To może świadczyć jeszcze o tym, że w tym czasie ksiądz Jerzy mógł żyć jeszcze.
No bo po co by to zbierali? Do czego im to było potrzebne? Gdyby nie żył. I taka znamienna też wynikająca z obserwacji, z biegu, ciągu tych zdarzeń, taki wniosek, mianowicie dopiero po dniu 25 października 1984 roku wszystkie te informacje przestały już opiekunów księdza interesować. Nigdy do nich już więcej ani w toku śledztwa, ani w toku procesu, ani w toku wydawania różnych ekspertyz potem nie wracał. Chciałbym też powiedzieć, że ksiądz Jerzy 19 października w godzinach wieczornych, kiedy wyjeżdżał z Bydgoszczy, był już bardzo chory. Ksiądz proboszcz tamtej parafii na Wyżynach nawet nie chciał wypuścić księdza od siebie, mówiąc, że się źle czuje. Poproszono, dał się ksiądz Jerzy namówić, żeby zmierzono mu temperaturę, miał 38,4 stopnia Celsjusza. Ale zapewnił księdza Osińskiego, że rano jest umówiony, ma 20 października umówioną wizytę u lekarza i musi jechać. No i proszę Państwa, przygotowano też, jak mówiłem, szeroko miejsce na przyjęcie księdza w bunkrze w Kazuniu. Także te okoliczności mogą świadczyć o tym, że ksiądz żył i miał gdzie przebywać, gdzie go umieszczono. I mamy 26 października 1984 roku i dni następne. Zaznaczam jeszcze dla przypomnienia, że zwłoki wrzucono 25 października do Wisły na Tamie we Włocławku w okolicznościach takich podobnych, takich zbliżonych, niemalże identycznych, jak to na procesie przed Sądem Wojewódzkim w Toruniu wyjaśniali oskarżeni. I proszę Państwa, proszę też zauważyć, o zdarzeniu wiemy tylko z wyjaśnień oskarżonych i skazanych później. Wiemy też z zeznań Waldemara Chrostowskiego, jako to wszystko miało przebiegać. Natomiast nie przesłuchano żadnych świadków na tamie. Nie zadbano o to, żeby penetrować miejsce zdarzenia. No bo tam się rzeczywiście znalazłyby osoby, które by potwierdziły, jak to faktycznie przebiegało. I my w naszym śledztwie IPN-owskim w 2002 roku już do tych osób dotarliśmy. Na szczęście żyli. No i oni opowiedzieli, jak to było. W szczegółach. Bardzo dokładnie. Tutaj pamięć ludzka była nadal żywa do końca. To jest w aktach sprawy, o tym mówić konkretnie nie mogę. Ale wracam. 26 października, w dniu tym rozpoczyna się akcja płetwonurków na Tamie. W tym dniu po raz pierwszy wydobyto z nurtu Wisły zwłoki księdza. Przyjechał prokurator z prokuratury wojewódzkiej w Toruniu po otrzymaniu wcześniej meldunku, że te zwłoki zostały właśnie w tym dniu tam wyłowione. O tym wszystkim, co było potem, a było bardzo dużo tego i naprawdę bardzo mocnego w swojej wymowie mówić nie mogę w tej chwili, z uwagi na toczące się śledztwo. Również w tymże dniu, i tu zwracam uwagę, w tymże dniu, 26 października, w ramach tejże kombinacji operacyjnej, myślę i pierwszej koncepcji, to jest tego siłowego rozwiązania tak zwanego problemu popiełuszki i załatwienia Solidarności, rozprawienia się z Solidarnością i opozycją polityczną, Kiszczak wydaje decyzję z 26 października numer 032, cytuję, w związku z sytuacją w kraju powstałą po uprowadzeniu księdza Popiełuszki, wydaje się tę decyzję w celu zabezpieczenia
ładu i porządku publicznego w kraju oraz zapewnienia właściwej koordynacji, wypracowania i realizacji prawidłowych kierunków działania służb resortu spraw wewnętrznych w sytuacji społeczno-politycznej powstałej po uprowadzeniu księdza. Powołano sztab MSW pod kierownictwem szefa SB Władysława Ciastonia, którego celem było, tego sztabu celem było, cytuję, wypracowanie ocen stanu zagrożenia ładu i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa państwa, określenie kierunków działań operacyjnych, podejmowanie decyzji dotyczących działań profilaktycznych i represyjnych, koordynacja działań jednostek resortu spraw wewnętrznych. Jako ostatnie z cytowanych, organizacja współdziałania z Ministerstwem Obrony Narodowej i jego jednostkami organizacyjnymi. Czyli co? Jednym słowem, powtórka ze stanu wojennego, tak? No ja to tak odbieram. Służby podległe tym, zarówno MSW, jak i MON postawiono w stan gotowości. 27 października, dzień później, Kiszczak i jego służby wiedzą już, wiedzą dobrze, że ksiądz nie żyje. Mimo to utrzymują, że wciąż poszukują księdza, który ma się ukrywać. Okłamują ludzi. Kiszczak stwierdza publicznie, cytuję, jak wynika z dotychczasowego przebiegu śledztwa, rozmyślne działania sprawców były obliczone na to, aby możliwie szybko naprowadzić śledztwo na przypuszczenie, że sprawcami byli funkcjonariusze resortu spraw wewnętrznych. Celowo pozostawili na miejscu porwania milicyjnego orzełka. Posługiwali się nielegalnie użytym sprzętem służbowym MO. Każe dopatrywać się w ich działaniu świadomej, dobrze przygotowanej prowokacji. Jej organizator zeznał, że planował ją od dłuższego czasu. I ta wypowiedź Kiszczaka nawiązuje wprost do wspomnianej koncepcji, kombinacji operacyjnej zakładającej, że uprowadzenie księdza jest polityczną prowokacją ekstremy Solidarności i duchownych katolickich, niezadowolonych ze stabilizacji życia w kraju. Organizacji, jednym słowem, organizacji kontrrewolucyjnej, duchownych i świeckich. Na współpracę kapitana Grzegorza Piotrowskiego z tą grupą określono w cytowanym wcześniej promemoria 17 września 1984 tymże mianem organizacji kontrrewolucyjnej wskazywał w swoich zeznaniach świadek Zaleski. W śledztwie czynności w ramach owego wątku na użytek tej kombinacji operacyjnej prowadzili, tworząc fałszywe dowody, oficerowie Biura Śledczego MSW, pułkownik Stanisław Trafalski i major Wiesław Piątek. Ich zadaniem było udowodnienie, że księdza Popiełuszkę uprowadzili członkowie tejże organizacji kontrrewolucyjnej przy współudziale grupy kapitana Piotrowskiego. Celem uprowadzenia miało być pogłębienie w społeczeństwie nienawiści do władzy poprzez obarczenie jej poprzez obarczenie jej odpowiedzialnością za uprowadzenie księdza Popiełuszki. Fakt uprowadzenia miał wywołać ogólnokrajowe strajki i zamieszki uliczne, a w konsekwencji obalenie rządów komunistycznych. Uprowadzenie księdza miało stanowić bezpośredni pretekst do wybuchu zamieszek. Niejaki ksiądz Lewkowicz miał powiedzieć owemu świadkowi Zaleskiemu, że Piotrowski, Pękala i Chmielewski mieli być narzędziem kleru w doprowadzeniu do wybuchu zamieszek. Piotrowski miał otrzymać znaczne kwoty pieniężne za udział w spisku. Godzina pogrzebu księdza miała być godziną P, to jest godziną wybuchu powstania przeciwko władzy komunistycznej. W taki nieuprawniony sposób posłużono się, obrzydliwy sposób posłużono się analogią do godziny W. Do tego nawet byli zdolni. Wbrew założeniom sztabowców MSW, absencja księdza nie spowodowała gwałtownych reakcji społecznych.
dominowały smutek, rozpacz, modlitewna zagduma z błagalnymi intencjami o jego uwolnienie. Oficjalne ogłoszenie w dniu 30 października, że ksiądz nie żyje, sprowadziło ogólnonarodową żałobę. Nikt nie wychodził na ulicę, nie wzywał do buntu i zamieszek, pomimo że esbeccy prowokatorzy wychodzili z siebie, by tym podobne reakcje wywoływać. Zatem Kiszczak powiedział tak, musimy przełknąć tę żabę. Rachuby obliczone na wybuch społecznego buntu okazały się z gruntu chybione. Ale były też zapewne, absolutnie przekonany jestem co do tego, że również inne względy odstąpienia od obłąkańczej koncepcji organizacji kontrrewolucyjnej na takie przełknięcie żaby musiało przez Kiszczaka w cudzysłowie wpłynąć. W omawianym okresie następuje całkowita zmiana czytelnej również w dokumentach partyjnych tamtego okresu strategii w postępowaniu władz wobec społeczeństwa i Solidarności, która to zmiana jako decyzja polityczna powoduje przyjęcie w sprawie uprowadzenia i zabójstwa księdza koncepcji o 180 stopni odmiennej od pierwotnie przyjętej. Panie prokuratorze, już powoli zmierzamy zaraz do pytań, więc bardzo bym prosił... Już kończę, okay. Już 2 lipca 1984 roku okazuje się, że to nie księża prowokatorzy z organizacji kontrrewolucyjnej, duchownych i świeckich, lecz służbowy przełożony kapitana Piotrowskiego, pułkownik Adam Pietruszka, był jedynym podżegaczem do zbrodni, który nie potrafił zapanować na podległymi sobie trzema ideowymi frustratami. Ci bowiem, będąc bezsilnymi wobec tak zwanej pozareligijnej działalności księdza, postanowili wreszcie zadziałać nań na granicy zawału, w cudzysłowie, co w świetle tak suponowanej nowej koncepcji kombinacji operacyjnej zakończyło się śmiercią księdza w dniu 19 października 1984 roku, a Pietruszka zgodnie z rozkazem Kiszczaka dał się zamknąć. A tutaj dodatkowo również płynął splendor na Kiszczaka Jaruzelskiego za szybkie wykrycie, błyskawiczne postawienie przed sądem morderców, kapłana, który uwiarygodnił na wiele lat ekipę Jaruzelskiego w oczach niektórych przedstawicieli opozycji politycznej i Kościoła. W dniu 27 listopada 1984 roku w trakcie obrad Biura Politycznego KCPZPR pada zapowiedź towarzysza Mieczysława Rakowskiego o konieczności tego, by zasiąść do stołu z działaczami opozycji politycznej. Dialog z przedstawicielami jej lewicowego odłamu został tym samym faktycznie nawiązany i skutkował końcowym porozumieniem. Państwo wiedzą jakim. 30 listopada, 3 dni później, po oświadczeniu Rakowskiego, wspomniani funkcjonariusze Biura Śledczego MSW, którzy zajmowali się wątkiem organizacji kontrrewolucyjnej, wspomniani Trafalski i Piątek, ponoszą śmierć w wyniku zderzenia ich osobowego auta z samochodem ciężarowym pod Białobrzegami, dając tym samym swoim mocodawcom gwarancję milczenia po przeczasy na temat tego, czego w tej sprawie dowiedzieli się. Z kolei milczenie 4 skazanych w procesie toruńskim zapewniono poprzez objęcie ich oraz ich rodzin ścisłą kontrolą operacyjną w ramach sprawy o kryptonimie Trawa Teresa Robot. Jak się okazuje, skutecznie tę kontrolę zastosowano operacyjną, bo oni milczą do dzisiaj, aczkolwiek pojawiają się określone takie pojedyncze głosy z tym. Spreparowano i zmanipulowano proces przed Sądem Wojewódzkim w Toruniu, tak by koncepcja zamordowania księdza przez doprowadzonych przezeń do kresu wytrzymałości ideowych frustratów w dniu 19 października potwierdzona została wyrokiem sądowym niezawisłego sądu i dana nam wszystkim do bezkrytycznego zawierzenia. Nadmienić wypada, że zdaniem tego sądu to owi skazani frustraci mieli stać się zarazem ofiarami księdza, moralnymi ofiarami księdza. Znaczy ofiarami księdza, który miałby pozostawać moralnym sprawcą dokonanej przez nich zbrodni.
I na koniec, proszę Państwa, chciałbym zapytać, czy to jest prawda naukowa, czy prawda tak zwana historyczna, ta tak zwana toruńska prawda, do której wciąż jeszcze odwołują się niektórzy, jakże skądinąd zacni historycy, przyjmując bezkrytycznie wielkie kłamstwo ministra spraw wewnętrznych PRL Czesława Kiszczaka. W naszym kraju przerabialiśmy przez wiele lat tak zwany światopogląd naukowy. Jego skutki ponosimy do dzisiaj. Prawdy nie można relatywizować. Prawda jest albo w pełnym wymiarze, albo jej nie ma w ogóle. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękujemy. Wielkie brawa. Prokurator Andrzej Witkowski. Ja mam nadzieję, że ta sprawa wróci w ręce pana prokuratora. Jeżeli mogę prosić szanownego operatora, żeby pokazał, ile tutaj jest osób. Na moje oko jest około 700, może nawet ponad 700 osób. Wszystkie miejsca siedzące są zajęte, tak więc w mojej opinii te wszystkie sprawy, o których tutaj mówią panowie, o których mówi od lat Wojciech Sumiński, po prostu są na piedestale i... I tak wiele osób się tym interesuje. Drogi operatorze, pokaż tutaj wszystkich tych państwa. Bardzo serdecznie dziękujemy za tak liczne przybycie. Jesteśmy na antenie w realu24.pl cały czas na żywo. Dostałem kilkadziesiąt pytań od państwa. Wątpię, że będę w stanie zadać tyle pytań. Setki pytań także od naszych widzów. Niestety od internautów już nie będziemy w stanie zadać pytań naszym gościom, ale mam nadzieję, że Wojciech Sumiński w swoim programie Mroczne Historie III RP zaprosi każdego z panów z osobna i po prostu poruszy te wszystkie wątki i bezpośrednio się także odniesie do pytań naszych internautów. Tak więc zaczynam pierwsze pytanie do księdza Małkowskiego. Czy ksiądz mógłby wyjaśnić, jak to jest z tym zakazem odprawiania mszy świętych? Nie mam ani nie miałem zakazu odprawiania mszy świętych. W przypadku suspensji taki zakaz byłby, ale nie byłem suspendowany i nie jestem. Natomiast zakaz dotyczył nie mnie osobiście, tylko dotyczył zakaz prymasa Glemba, sformułowany w piśmie rozesłanym do proboszczów i rektorów archidiecezji warszawskiej. Zakaz dotyczył ich, a nie mnie. Ksiądz prymas nawet mnie nie poinformował o tym piśmie, ani mi go nie przekazał do wiadomości. Natomiast oczekiwał, żądał niezapraszania mnie z posługą Słowa Bożego do parafii kaplicy archidiecezji warszawskiej i tyle. I podał uzasadnienie. Takim elementem uzasadnienia, dlaczego taki rozkaz, takie polecenie wydaje, było zarzucenie mi szerzenia nienawiści. I ksiądz prymas Glemb dalej rozwinął ten zarzut, pisząc, że opiera się na opinii osób nieposzlakowanych. Te osoby mu o tym powiedziały. Następnie w większości księża się podporządkowali temu zakazowi zapraszania mnie z posługą słowa. Również poza archidiecezją warszawską też poszedł taki, taka atmosfera się wytworzyła wokół mnie, że rzekomo ja mam zakaz głoszenia Słowa Bożego. To, że takiego zakazu nie miałem, ani nie mam do dzisiaj. Ale w świadomości wielu kapłanów to funkcjonuje, jeszcze dzisiaj. Jednak w latach 80., bo ten zakaz był wydany w październiku 84, w listopadzie 84, krótko po pogrzebie księdza Jerzego Popiełuszki. Otóż niektórzy, kilku księży się w ogóle od początku nie podporządkowali temu zakazowi, nie zapraszali, a po 3-4 latach wielu księży uznało, że sprawa jest nieaktualna i dosyć powszechnie kapłani uznali pod koniec lat 80., gdy już te przemiany w Polsce się szykowały, czy już następowały, uznali, że sprawa jest nieaktualna. Aż tu raptem, parę lat temu, powiadomił mnie ksiądz kardynał Kazimierz Nycz, mój przełożony, że przedłuża zakaz prymasa Glempa, który w praktyce właśnie
prawie że przestał obowiązywać, poza stworzeniem pewnej atmosfery niekorzystnej dla nich. Przedłuża zakaz, bo formalnie ten zakaz nie został odwołany. No nie mógł być odwołany, bo prymas Glem przecież umarł, no to jak go miał odwołać? No ale wobec tej logiki ja jestem oczywiście bezradny, a poza tym nie jestem od tego, żeby to tam prostować i tam czegoś oczekiwać. Mam co robić, mam różne zajęcia kapłańskie, starałem się być pożyteczny. Mam 73 lata, o emeryturze raczej nie myślę, poza tym w sensie ścisłym musiałbym jeszcze 10 lat popracować, żeby był ten okres składkowy, bo przez pewien czas tej składki emerytalnej tam nie płacono, ale jestem ubezpieczony w związku z tym za 10-dniowy pobyt w szpitalu i operacje i leczenie tam stosowane do dzisiaj nie płacę. Gdybym miał zapłacić, to by to było dosyć dużo. I co jeszcze mam o sobie powiedzieć? No i po prostu czuję się jak pączek w maśle, no niczego mi nie brakuje w ogóle. Mam co robić, mam przyjaciół. Mam Pana Boga, kochaną Matkę Najświętszą, świętych przyjaciół, Pana Wojciecha Sumnickiego. Nie wspominając już o wielu innych. No. Kochaną mamę, która ma 96 lat i troszczy się o mnie. Bardziej się mama mną opiekuje niż ja mamą, to troszeczkę ze wstydem wyznaję. Tylko teraz się martwi, dlaczego na kolację jeszcze nie wracam. Bardzo serdecznie dziękujemy. Przechodzę dalej do pytań. Muszę o to zapytać. Ale mogę jeszcze dopowiedzieć? Proszę bardzo. Bo Wojciech wspomniał o księdzu Dolindo Ruotolo. On przez, i to Watykan, przez Kongregację Watykańską, był przez 20 prawie lat pozbawiony możliwości odprawiania mszy świętych, spowiadania i w ogóle wykonywania jakichkolwiek funkcji kapłańskich. No to gdzie to porównać? Wielkość ofiary tego kapłana, który teraz pewnie będzie niedługo beatyfikowana, może i kanonizowany w swoim czasie przez Kościół. No weźmy dawniejsze przykłady, Joanna d'Arc, spalona na stos przy współudziale hierarchów kościelnych, a w tej chwili święta. No więc, no gdzie mnie tam do tych wielkich postaci? Poza tym, jeżeli w perspektywie byłaby święta, no świętość to, a kanonizacja to nie jest to samo, prawda? Można być święty, nie być kanonizowany. Ale oczywiście na pragnieniem kogoś, kto poważnie traktuje Ewangelii, jest być święty, prawda? Nieustannie nawracać się do Pana Boga, dążyć do świętości, świętość osiągnąć. Więc jeżeli Pan Bóg swoim nieskończonym miłosierdziu mnie na tej drodze umacnia i wydobywa z różnych jakichś komplikacji, czy to wewnętrznych, czy zewnętrznych, no to Bogu niech będą dzięki. Poza tym no mam tylu przyjaciół, że czego więcej potrzeba. Bardzo serdecznie dziękujemy. Ksiądz Stanisław Małkowski, wielkie brawa. Dzisiaj, drogi Wojciechu, zadzwonił do mnie, aż się sam zdziwiłem, akurat wychodziłem z naszej redakcji w Realu24, jechałem tutaj do Państwa, zadzwonił do mnie Jarosław Sokołowski, pseudonim Masa. Jarosław Sokołowski powiedział, że mieliście ostatnio spotkanie, tam rozmawialiśmy o aneksie do raportu WSI, o kilku politykach totalitarnej opozycji rozmawialiśmy, ale przede wszystkim powiedział mi coś takiego, generalnie chciałbym, żebyś się do tego odniósł, że cię przeprosił. Za co przeprosił cię Masa? Jarosław Sokołowski zadzwonił kilka tygodni temu, prosząc o spotkanie, pojechaliśmy tam z majorem Tomkiem. Scenaria taka, bym powiedział, jak z amerykańskiego filmu. Jedziemy gdzieś na stację benzynową, potem do lasu. W pewnym momencie zbliża się jakieś BMW. Wysiada z niego Jarosław Sokołowski i rzeczywiście rozmawiamy w takim duchu, gdzie mówi o tym, że kiedyś jeszcze jak przeczytał pierwsze książki albo coś tam u nich usłyszał, to nie wierzył, że to może być prawda, że on nawet o wielu rzeczach nie miał zielonego pojęcia. A mówi do mnie w obecności Tomasza, chciałem Pana bardzo przeprosić, bo to ja byłem niedoinformowany. Dzisiaj wiem, że wszystko to, co Pan pisze, to jest prawda i tylko prawda. I chciałbym, żeby Pan wiedział, że nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. My byliśmy tylko mafią trzepakową, a prawdziwa mafia w tym czasie, gdy nas
promowano w ciszy, robiła swoje wielkie bandyckie interesy. Ja dopiero dotykam tej wiedzy i dopiero ją odkrywam, a pan w swoich książkach ją podaje na tacy. Nie kreuje się, tak powiedział Jarosław Sokołowski, pseudonimasa. Rzeczywiście tak powiedział. Proszę państwa, zobaczymy, czy ta rozmowa będzie miała jakąś kontynuację, bo pewne kwestie zostały tam jeszcze poruszone, ale mówić o nich dzisiaj jest za wcześnie. Ja może tak powoli będę się zbliżał, nie wiem, mam nadzieję, że jeszcze chociaż jedno, dwa pytania. Nie wiem, jak państwo, ja mam troszkę niedosyt. Niedosyt dlatego, że z jednej strony marzyłem o tym spotkaniu, a z drugiej strony ono tak szybko minęło. Tak bardzo bym chciał, żebyście państwo mogli zadać te wszystkie pytania, które wiem, że są najważniejsze, są kluczowe, a których nie zdążyliśmy dzisiaj zadać. Bardzo mi z tego powodu przykro i z powodu tego, że państwo nie zdążyliście ich zadać i z tego powodu, że internauci nie zdążyli ich zadać. Ja mogę tylko obiecać, że zrobię co w mojej mocy, żebyśmy spróbowali zrobić coś takiego, może jakieś podobne spotkanie dotyczące wyłącznie pytań. To znaczy żadnych już prelekcji, żadnych naszych wypowiedzi, podobna grupa i wyłącznie pytania. Mam nadzieję, nie wiem, czy mogę poprosić, ale marzy mi się, żebyśmy mogli zrobić jeszcze jedno spotkanie w podobnym gronie, gdzie będą wyłącznie państwa pytania i pytania internautów, dlatego że dzisiaj tego czasu zostało naprawdę bardzo niewiele. 2 godziny 45 minut minęło jak jeden moment i wiem, że i państwu tego pewnie brakuje, ale no cóż, no tyle mogę chyba obiecać. Nie doceniłem tego, że będziecie państwo tak licznie i że ten czas minie tak szybko, za co przepraszam i dziękuję za to, że tu jesteście z nami. Może jeszcze jedno, dwa pytania zdążymy zadać. Ja bym proponował może, drogi Wojciechu, przedłużyć o jakieś 10-15 minut, bo jednak zaczęliśmy troszkę później. Czy jest taka możliwość? Tak tylko pytam. Ja proszę państwa, jestem z całego serca za. Tutaj państwo organizatorzy mówili, że mamy wpuścić 500-600 osób. Przyszło około 1000, jak policzono. Złamaliśmy chyba wszelkie możliwe procedury. Proszono, żebyśmy o godzinie 20.45 opuścili to ładne miejsce, bo o 21.00 zaczyna się seans filmowy. Ale mam nadzieję, że skoro złamaliśmy tyle procedur, to może złamiemy jeszcze i tę jedną. Państwo sobie film obejrzą. Poza tym zawsze możemy zachować na zasadzie nie oddam panu pańskiego płaszcza i co mi pan zrobi. Dobrze. To oczywiście żart. Ale myślę, że 10 minut nam będzie darowane. Dobrze, tak więc nie będę tutaj przedłużał. Do majora Budzyńskiego. Pomagał pan Wojciechowi Sumińskiemu, zbierał materiały do książek o panu Leperze i Petelickim. Dlaczego prokuratura nic z tym nie robi? To znaczy, z tego co wiem, to no, śledztwo w sprawie Andrzeja Lepera jest dalej prowadzone. Nie miałem informacji, żeby ta sprawa została... znaczy, nie tak, że prowadzone, bo to, że my byliśmy przesłuchiwani do tamtego starego śledztwa. Ostatnio dzwonił do mnie jeden z senatorów byłej samoobrony, który później odszedł z tej partii i mówił, że będzie naciskał poprzez związki zawodowe, aby powołano komisję sejmową do tego. Na ile to się uda, nie wiem, nie potrafię odpowiedzieć. Wiem, że wśród, nazwijmy to, związków rolniczych jest bardzo takie silne parcie na wyjaśnienie tej sprawy do końca. Część osób posiada jeszcze jakieś tam informacje dodatkowe, które... Prokuratura nie chce jakby przesłuchać tych osób, twierdzą, że to jest, no nie powiem bezsensowne, ale nie ma się nijak do tego starego śledztwa, natomiast te osoby chcą zeznawać, no jest taki pad, prawda, więc tutaj chyba jedynie rozstrzygnięcie w postaci jakiegoś organu sejmowego byłoby najbardziej sensowne. Bardzo dziękuję. Do pana Witkowskiego, to pisał chyba jakiś lekarz, ale mam nadzieję, że to odczytam. Do dziś niektórzy twierdzą, że Chrostowski jest bohaterem. Jak pan to skomentuje? Ja mogę powiedzieć w ten sposób, że gdyby mi pozwolono to śledztwo do końca przeprowadzić, a z jakichś powodów nie pozwolono,
myślę, że byłaby sposobność do tego, żeby w sposób bardziej już obiektywny, nie koniecznie oparty na domysłach, na czyimś świadectwie, czy wręcz na stuprocentowych dowodach wynikających z przeprowadzonego śledztwa, gdzie wystarczy myślenie przyczynowo-skutkowe i odrobina wiedzy z akt samych, tudzież znajomość praw fizyki spędzącego samochodu 100-120 km na godzinę, wyskoczenie w takich okolicznościach nie kończy się przeżyciem. Marynarki się nie rozcina żyletką lub wycięcia nie robi się żyletką lub ostrym scyzorykiem w trakcie wyskakiwania z samochodu. A tak powstał bardzo regularny ubytek w klapie marynarki. Więc ja, każdemu wolno mieć swoje oceny, swoje poglądy. Ja tutaj powiedziałem, odrobina wiedzy, jak przynajmniej w weryfikacji tego typu ocen, bo w tej sprawie akurat ja mam całkowicie odmienne zdanie na ten temat. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie, tak, wielkie brawa. No niestety czas nas goni, dlatego ostatnie pytanie do pana Jerzego Zelnika. Nie mamy cenzury, więc mam nadzieję, że pan się nie obrazi o to pytanie. Tutaj lecimy ze wszystkim. Takie jest pytanie od Krzysztofa do pana Jerzego Zelnika. Dużo opowiadał pan o swoim nawróceniu, wielu w to nie wierzy. Słowo komentarza. No cóż, no mnie się wydaje, że to nie słowa, tylko czyny, prawda? A to nawrócenie... Cóż, my się właśnie nawracamy całe życie chyba, prawda? W gruncie rzeczy tak naprawdę to jedyne, co naprawdę żałuję w życiu, to, że byłem gdzieś tam na początku małżeństwa może niezbyt wiernym małżonkiem. I to jest właśnie mój największy ból. A reszta, no to są takie naiwności różne wynikające z głupiego czasem patriotyzmu, prawda? Wydaje nam się, że stawiamy na dobrego konia, bo kochamy ojczyznę, a później się okazuje, że ten koń nas zawodzi, prawda, jak niejaki Lech, nasz Wałęsa kochany, gdzie myśmy robili tutaj z panią Grankiewicz-Walc Wiktorię, sztab wyborczy Wałęsy na Mazowsze i po 2-3 latach już mieliśmy go dosyć, prawda, więc spójrzmy wszyscy tak troszeczkę w swoje życiorysy, czy zawsze lokowaliśmy właściwie swoje sympatie. Ja mam tylko jedno wrażenie, jeśli chodzi o politykę, w którą rzeczywiście się angażuję, może nawet bardziej niż swój zawód, bo jakieś takie, może za bardzo jestem zakochany w Polsce, ale... Rzeczywiście, jak patrzę na te wszystkie swoje wybory polityczne, no to nieraz wydaje mi się, że były nie do końca może przemyślane, że kierowałem się właśnie emocją, jakimś entuzjazmem, który później trzeba było zweryfikować. Ale nie zarzucam sobie jednego, że kiedykolwiek coś zrobiłem z jakiegoś wyrachowania dla własnej korzyści. Czegoś takiego to ja sobie nie przypominam w swoim życiu. Łącznie z tym, co zrobiłem, mając 18 lat. I o czym kompletnie zapomniałem, w co mi wielu ludzi nie wierzy. Ponieważ wtedy, po pierwsze, mnie się wydawało, że ja robię dobrze, to znaczy z czysto patriotycznych względów kolega powinien być zdemaskowany, jeżeli robi ulotki, coś przeciwko mojemu socjalistycznemu państwu. Bo wtedy w to wierzyłem, miałem 18 lat i 3 miesiące. No a w 68 roku już paliliśmy gazety Trybunę Ludu na ulicach. Zupełnie to było inaczej, prawda? Poza tym ja radzę zawsze chrześcijanom, żeby sobie przeczytali taki fragment, jak przychodzi do Jezusa Nikodem i pyta, jak to jest możliwe, żeby się drugi raz urodzić. No z wody i z Ducha Świętego. A ja w 69 roku właśnie tego dostąpiłem. Także mam nadzieję, że Pan Bóg się na mnie bardzo nie gniewa. Bardzo serdecznie dziękujemy.
Ja również serdecznie Państwu dziękuję, no niestety czas nas goni, nie jesteśmy w stanie zadać wszystkich pytań. Mam nadzieję, że tutaj odbędzie się takie spotkanie jeszcze raz. Dziękuję wszystkim widzom w realu24.pl. Skoro zaczęliśmy modlitwą, to proponuję, żebyśmy też zakończyli modlitwą, Szanowni Państwo. Prosimy o to księdza Stanisława Małkowskiego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Odmówmy dwa proste egzorcyzmy. Potężna niebios królowo i pani aniołów, ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzy, by zetrzeć głowę szatana, pokornie cię prosimy. Rozkaż chówcom anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. Amen. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, przeciw niegodziwości, zasadzką złego ducha, bądź naszą broną, oby go Bóg pochronić raczył. Pokornie o to prosimy, a ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zguby dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Prowadzimy walkę nie tylko z tym, co widać, z tymi, których widać, ale również z tymi, których nie widać, ale objawiają swoje działanie na wiele sposobów i trzeba sięgnąć zarówno po widzialne, jak i po niewidzialne środki obrony. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego stąpi na was, pozostanie z wami na zawsze. Amen. Szczęść Boże. Dziękujemy bardzo serdecznie. Ksiądz Stanisław Małkowski, Wojciech Sumiński, major ABW Tomasz Budzyński, prokurator Andrzej Witkowski i Jerzy Zelnik. Kłaniam się nisko, Marcin Rola. Miałem zaszczyt i nieukrywaną przyjemność poprowadzić dzisiejsze spotkanie. Zapraszam do realu24.pl i jeszcze na końcu oddaję głos szanownemu autorowi Wojciech Sumiński. Z całego serca dziękuję Państwu za to dzisiejsze, dla mnie wyjątkowe spotkanie. Mam nadzieję, że nie ostatnie tego typu. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże.